Witam, z tej strony Marcin Żarski. Zapraszam na moją drogę wojownika. Marcin, no, droga wojownika, tak? Droga każdego człowieka zaczyna się od jego narodzin. Chciałbym na początku trochę o twoim dzieciństwie. No, w jakim byłeś dzieckiem? Byłeś grzecznym dzieckiem, czy sprawiałeś od razu już dużo problemów? Jak to było z tobą? Dzieckiem byłem ogólnie zawsze takim... Inaczej, zawsze się zastanawiałem, kiedy stałem się popierdolony. Ja chyba się urodziłem już popierdoleńcem. Bo tak jak teraz, na przykład jak teraz jedziemy sobie samochodem, ja mam tak jak, że gdzieś tam jadę w trasę, w delegację czy coś tam. No i Jack ma, wtedy czas leci muzyka, wiesz, jakiś kawałek z moich dziecinnych lat. I sobie przypominam wtedy swój okres, wiesz, życia. I tak się zastanawiam, że odjebałem to, tamto, sam, tak sobie myślę, o Boże, jak ja byłem jebnięty, nie? Także wiesz, od dziecka byłem takim, wiesz, dzieciakiem, że wszędzie było mnie pełno. Lubiłem rywalizację, bardzo lubiłem rywalizację. Z każdym i o wszystko. Musiałem być najszybciej biegać. Z czym był zawsze problem, bo bieganie to jest, kurwa, jestem idiotą, jak chodzi o bieganie. Nie potrafię biegać i nigdy nie potrafiłem. Najsilniejszy, najlepiej się bić, najlepiej grać w piłę, najwyżej wejść na drzewo, wiesz. To było takie, w jakiś sposób, można powiedzieć, chore. No ale no takim byłem człowiekiem, takim jeszcze do niedawna byłem. I wiesz, no, rodziców mam takich, że nie starali mi się wpajać swoich jakichś niedowartościowań, swoich niespełnień, tylko po prostu nie stawali mi szlabanów. Oczywiście normalnie, że im pewne rzeczy się nie podobały, ale wiesz, przez to, że ja też jestem takim człowiekiem, że szanuję swoich rodziców, szanowałem i wiesz, i w jakiś sposób zawsze będę szanował, to jak oni mi wpoili do głowy pewne rzeczy, żeby czegoś nie robić, to ja tego nie robiłem. Nie robiłem tego też w takiej kategorii, żeby się nie wpierdalać w jakieś, wiesz, bezsensowne problemy, czy żeby im nie narobić problemów. Bo od dziecka zawsze takie miałem BHP, wiesz, pracy, że zawsze przemyślałem troszeczkę, że miałem sobie zrobić problemy, jakieś gówno, to wolałem tego nie robić, bo jak już sobie zrobić problemy, to coś o coś poważniejszego. No i co, wiesz, zawsze, no, różnie ludzie tam, wiesz, swoje dzieciństwo przeżywają. Niektórzy od dziecka fascynują się piłką. No, ja też miałem ten okres, że piłka nożna w jakiś sposób mnie, znaczy nie to, że fascynowała, no grałem tak jak każdy dzieciak, no bo co można było robić w tamtych czasach. Była piła jedna w bloku, to się, wiesz, w nią kopało. Nie było żadnych, wiesz, boisk do piłki nożnej, do piłki koszykowej, czy do piłki siatkowej, czy do piłki ręcznej. O rugby, czy o jakichś innych sportach się nie słyszało. Karate się tam gdzieś pojawiało w chińskich filmach, znaczy no kung fu się pojawiało w jakichś tam chińskich filmach, później pojawił się Bruce Lee. Jakieś tam, wiesz, szoguny, nie szoguny, gdzie tam byli ninja, nie ninja, no i wiesz, no i od tamtej pory to się tak wszystko zaczęło we mnie, wiesz, jakoś rodzić. No i w wieku 8 lat zacząłem trenować karate. Wtedy w Polsce było takie tak zwane karate tsunami. Dla mnie to była jedna wielka, kurwa, porażka, jak teraz patrzę na to, bo... To zakaz wjazdu masz. Ja wiem, dlatego nie wjeżdżam. I wiesz, i jak to się nazywa, i to było takie, wiesz, że dziecko, kurwa,
8-letnie postawione w rzędzie z innymi typami i napierdalałem z całej siły w powietrze, gdzie wtedy mi się wydawało, kurwa, ale fajnie, jak mocno bije. No a teraz to odczuwam wszystko, poniszczone baki, bo już byłem dzieckiem, gdzie to wszystko się rozwijało dopiero we mnie, a ja już to wszystko niszczyłem na samym początku, także wiesz. Także to było chore, jak teraz patrzę na to, wiesz, z perspektywy czasu. No i co? No dzieciństwo. No szkoła podstawowa skończona, szkoła średnia, później na to już nie dziwno, to już młodzieńczość, no to zostając przy dzieciństwie. Wiesz, normalne dzieciństwo, tak jak każdego chłopaka, nie pochodzę z jakiejś patologii. Moi rodzice, to była rodzina taka średnio zamożna, tak, normalna taka średnia klasa. Moi rodzice pracowali na Orlenie, ojciec miał zawał, przeszedł później na emeryturę i zaczął się tam swoimi jakimiś tam biznesami trudnić. Mama cały czas pracowała na Orlenie, przeszła później na emeryturę. Dawali mi tyle, ile mogli mi dać, wiesz, zawsze mogłem na nich liczyć, na pomoc, na wsparcie. Nie rozpieszczali mnie, bo nie było ich stać na rozpieszczanie mnie. Mówię, na co było ich stać, to mi dali, zawsze miałem na kanapkę z serem, zawsze miałem kanapkę do szkoły, zawsze miałem czyste ubranie, zawsze miałem buty, zawsze miałem jakieś ten, także wiesz, no normalnie to wszystko wyglądało. Gdy chciałem trenować, no to normalne, że tak nie za bardzo chcieli, no i tak poszedłem, i tak poszedłem, się zapisałem. I wiesz, i biorąc pod uwagę, że wiesz, że no to w jakiś sposób to była już od dziecka takie zboczenie dla mnie, no to musieli to zaakceptować i nie stwarzali mi żadnych problemów, wiesz. Trenowałem chwilę to karate, później chwilę potrenowałem judo, później był okres, że trenowałem i judo i karate. No i później przyszedłem na kickboxing i wiesz, no i w kickboxingu zaczęła się taka ta sportowa rywalizacja. To tak to zostało, wiesz, no w szkole byłem dzieciakiem takim, wiesz, no z kim się mogłem pobić, to się pobiłem, a kto wiedziałem, że mi najebie, to raczej go, wiesz, na początku unikałem, ale na przykład widzisz, to jest taka teraz taki paradoks, to jest, że ludzie, których ja się tam gdzieś tam kiedyś w jakiś sposób obawiałem, czy czułem do nich, wiesz, jakiś respekt, strach, to teraz, gdy ich spotykam po takim okresie czasu, czasami się zdarzy we mnie coś takiego, czy mnie na przykład puknę go tak, czy mnie pamięta. I czy mnie pamięta, jak mi dokuczył. No i jak tak, wiesz, coś tam zacznie się śmiać, albo jest jakaś taka głupia gadka, no to wryj dostanie na pewno. Była też taka, wiesz, taki okres, że takich moich wrogów z dzieciństwa po prostu szukałem. Po prostu szukałem, jak znajdywałem, to dostawał wryj. Bo to, wiesz, schodzi. Nie należy lekceważyć mojego kotka, bo kiedyś ten kotek będzie, kurwa, tygrysem. No i oni zlekceważyli mojego kotka, ten kotek się, kurwa, wiesz, zrobił tygrysa, no i teraz ich tam, wiesz, czasami cupnie, ale to jest taki, wiesz, epizod. Byłem ministrantem, ale było to też, wiesz, bardziej w kategorii szpan. Bo taki jeden tam chłopak ode mnie z klasy sposobowej był ministrantem, ja mu zazdrościłem i to też, wiesz, jest takie właśnie, że bycia lepszym od innych. Bo podczas na przykład komunii, jak mieliśmy komunię tam pierwszą czy drugą, wiesz, on stał przy ołtarzu, stał w komży, wiesz, wszyscy się na niego patrzyli, czyli był jak w jakiś sposób, kurwa, lepszy od nas, bo był wyżej. I ja też chciałem tam być. No i tak poszedłem, wiesz, poza tym dziewczyny, wiesz, patrzyły się na nas, wiesz, coś się napinało, wiesz, ręce złożone, wiesz, taki, nie rozumiałeś w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, kurwa, po co oni wpierdalają te kółka, po co piją wino. Niby, wiesz, wymiesza się wino z wodą, tylko wino, wody szło tyle, a wina, kurwa, zawsze cała ampułka, nie? Także wiesz, no kiedyś byłem tam, słyszałem tą mszę, że ksiądz, kurwa, trzy msze chyba po kolei odpierdolił, to najebany był, nie? No i co? I wiesz, to moje dzieciństwo, sport, jak zacząłem sport trenować, no to w tym momencie to stała się moja największa jakaś taka, wiesz, pasja, zboczenie, bo cały czas żyłem tym sportem, jako dziecko, wiesz, taki, od dziecka miałem coś takiego jak taka obowiązkowość pracy, że gramy sobie w piłkę, a nagle przychodzi, wiesz, godzina treningu. Ja potrafiłem zostawić wszystko, będąc dzieckiem i iść na ten trening, wiesz, czy padał deszcz, czy śnieg, to kurwa buty, kalosze, czapka na głowę i wiesz, i szedłem tam ileś kilometrów na trening, robiłem trening, wracałem i tak, wiesz, całe życie, cały dzień, nawet, wiesz, na tamte czasy to takie, wiesz, nie były kolorowe dzielnice, gdzie był mój klub i trzeba było też przejść tak przez takie różne tam slamsy. No i parę razy w ryj dostałem, parę razy mnie tam okradziono. Wiesz, dla dzieciaka to też było, wiesz, w jakiś sposób, na początku to się bałem, bo to, wiesz, jakaś tam patologia, wiesz, nóż mi przystawili czy coś tam, to wiesz, to tak było mało kolorowo.
No ale wiesz, no ale co, no cały czas trenowałem i też tak, wiesz, doszedłem do pewnego później tam poziomu, że no nie wszystkich, no ale kilku tam też spotkałem. Akurat tak było mi pisane, żeby spotkać tych kilku, no i spotkałem ich, no i ciężko się czuli na pewno. To jest, wiesz, to jest to, trening. Patrząc teraz z perspektywy czasu, to wszystko takie było, wiesz, nie było poukładane, słuchaj, no na przykład egzamin na stopnie, tak? Egzamin na stopnie. Za każdy błąd, który oczywiście się tam, kurwa, wynajdywali, bo to musieli się przybiorić, musiałeś płacić pieniądze. Jakieś tam, kurwa, te komrze, w których ćwiczyliśmy, te karategi, wiesz, chodzi. To wszystko takie było, wiesz, nie pasowało mi to. Fajnie, bo wiesz, bo wtedy nie było nic innego i wiesz, jako dziecko już zacząłem ten, ale no ciężkie, bo poza tym, wiesz, warunki, w jakich trenowaliśmy. Teraz dzieciaki mają wszystko. Przychodzi na salę, ma czystą salę, ma worki, ma maty, ma sprzęt, ma pał, ma rękawice, wiesz, ma wszystko. Kiedyś mieliśmy tylko ubitą ziemię, albo jakieś dechy nieheblowane, się na nich trenowało, wiesz. I to też człowieka tak zahartowało, że człowiek taki, kurwa, jest, wiesz, teraz taki, no, nie zważa na jakieś takie przeciwności losu, na jakieś, wiesz, trudy, bo zostałem zahartowany za dzieciaka. Teraz dzieciaki mają wszystko i takim się nie chce ćwiczyć. Co też jest naszą winą, znaczy naszego pokolenia, bo my nie mając nic, dostając poriu, wracając nieraz z treningu, wiesz, z obitym ryjem, bez oka, my teraz nie chcemy, żeby nasze dzieci to powielały. My chcielibyśmy, żeby byli fajnie, wszystko ciu, ale to też jest takie, wiesz, trzymanie w takim, kurwa, ochronnym kondonie, gdzie dzieciak, wiesz, traci, kurwa, wtedy taką, wiesz, naukę, wiesz, przetrwania, że nie rodzi się w nim taka sztuka, wiesz, przetrwania, tylko po najprostszej linii oporu, kurwa. Nie masz tego, to sięgnę po to, a jak nie masz nic, to po co, kurwa, sięgniesz? I wiesz, treningi na przykład, ja dzieciak tam, nie wiem, 10-letni ustawiony w rzędzie z chłopami, kurwa, starszymi, i było utwardzanie się, czyli na przykład, wiesz, bicie blok na blok, albo utwardzanie się low kickami. No i przyszedł jakiś taki najebany, kurwa, na trening typ, starszy ode mnie, cięższy, no i mówi do mnie, poutwardzamy się, mało lat. Ja mówię, no dobra, poutwardzamy się. Jak mi wypierdolił loła, ja nie wiem, ile tam miałem lat, 10-12, przysięgam ci, popłakałem się, kurwa, z bólu, bo myślałem, że mi, kurwa, noga odpadła, nie? Później były na przykład tam jakieś tam sparingi, no i nie wiem, czy z moim trenerem, czy z kimś tam, miałem za nisko ręce. Ja mówię, co przecież o tym karate. Mówi, trzymaj ręce, bo ci łeb rozpierdolę. Znaczy, no nie tymi słowami, ale wiesz, chodzi o to. No ja co, ja dzieciak, co ja, kurwa, tam mogłem, nie? Jak mi wypierdolił, przysięgam ci, do domu bez oka poszedłem, nie? Tak, kurwa, chodziłem już jakiś czas. Później, wiesz, były jakieś tam krokodylki, jakieś, kurwa, żółwiki, na kościach się chodziło, wiesz, po tym parkiecie. No to były, kurwa, momenty, że, wiesz, że ręce miałem pościerane, kurwa, całe ze skóry, wiesz. I to też fajne, że, wiesz, mama mi nigdy nie zabraniała, ani stary, tego, żebym trenował, że mimo, że przychodziłem bez oka, czy z pokrwawionymi rękami, czy, wiesz, czy obity, nie zabraniali mi, no chcesz, to rób, wiesz, nie? I to też w jakiś sposób mnie to utwardziło i to jest też powód, że takie, nie ma takiej masturbacji swoją osobą, tylko po prostu, wiesz, no, przyjmuję to wszystko tak, jak jest mi dane. I wiesz, no i co, później trenowałem chwilę judo. Wtedy judo w Płocku prowadzili tylko policjanci. No i trenowałem u takiego Wojciecha Pudlika. Bardzo miło, akurat na pewno o wiele milej wspominam treningi judo niż początki karate, bo fajnie, bo fajniejsza była atmosfera. Na karate to było, ustawić się. Takie, kurwa, warczenie i szczekanie. A my chuj, dzieciaki, wiesz, chodzi. My jeszcze medytacja, nie? Wiesz, dzieciak, kurwa, ileś tam letni, a mi każą, kurwa, siedzieć ileś tam minut z zamkniętymi oczyma i pajacować i medytować, nie? No to chuj, wiesz, otwierałem te oczy. No to jak otworzyłem oczy, to musiałem, kurwa, pompować. No to chuj, jedno oko lekko otwierałem, wiesz. Ktoś tam się patrzy, tego, kurwa, odepchnąłem, ktoś się przewrócił. No to jeszcze mnie frajer sprzedał, że go odepchnąłem i ja musiałem dymać pompki z nim, wiesz, chodzi. A na tym judo było tak fajnie, bardziej, wiesz, może dlatego, bo to też sztuka walki, ale jednocześnie sport walki, czyli wiesz, też już na innych zasadach to było prowadzone. Fajniejsza atmosfera, więcej było takiego podejścia do dzieciaka, że wiesz, nie było takiej sztywnej tej doktryny, takiej, kurwa, karate, to tak, wiesz, fajnie było, tylko że krótko to ćwiczyłem, bo jednak jakoś się, nie wiem, ja ogólnie, wiesz, kiedyś byłem taką no zawsze, teraz jestem pasztetówką, jestem wysoki, ale jestem taka pasztetówka, a wiesz, a wtedy byłem lekkim dzieciakiem, a no i rzucali mną, kurwa, jak szmatą, ci starci, ci więksi, wiesz, rzucali mną. Poza tym później zauważyłem lekką taką faworyzowanie niektórych zawodników, niektórych, wiesz, chłopaków, którzy ćwiczą przez trenera, gdzie ja miałem ambicje, wiesz, rozwijać się, ten, a tak nie byłem jakoś tak przez trenera, nie chodzi, że faworyzowany, to żeby tak trochę zwracał na mnie uwagę. No i później znów zapisałem się na karate, znowuż do tego samego klubu, bo niestety nic innego nie było.
I tak przez chwilę chodziłem i na karate, i na to judo. A no i na judo pamiętam, mój egzamin na któryś tam pas, nie wiem, chyba na żółty. Było tak, wiesz, że tam, no jak wziąłem egzamin, tam odpowiadasz na pytania, jakieś tam techniki prezentujesz. No i na koniec podchodził trener, zgrzewał z tobą pionę i wykonywał na tobie rzut. Jak wypierdolił, kurwa, nie wiem co Michał zrobił, kurwa, Ogoshi albo Lipon Soinaga, nie pamiętam. Ale jak wyjebałem, to na ścianie się dopiero zatrzymałem, nie, jak poleciałem. No ja pasztetówka, byłem tam 40 parę kilo ważyłem. To wiesz, no i później wziąłem się na to karate. No i na tym karate wtedy pamiętam, jak drugi raz już poszedłem, fajna ekipa się chłopaków zrobiła. Taka, wiesz, dużo było rówieśników, bo tak jak ja wtedy byłem smrodem tym 8-letnim, to tak, wiesz, ja byłem no takim, no, byłem takim małym śmietnikiem, gdzieś tam sobie, kurwa, latałem wśród tych starszych. A później już tak, wiesz, miałem około tam 12-14 lat, czy iluś, nie pamiętam. Była już większa grupa rówieśników. No i wtedy, wiesz, wszystko też fajnie wyglądało, bo mogliśmy się ponapierdalać między sobą, taka się zrobiła fajna grupa i tak dłużej to ćwiczyłem. No ale później, wiesz, trener powiedział, pamiętam, że zawody będą w kickboxingu semi-kontakt. Mniej więcej tak wytłumaczył, o co chodzi. No i co, i wiesz, i spróbowałem i naprawdę mnie to wciągnęło, wiesz, taka rywalizacja, wiesz, i już zostałem w kickboxingu. No i później, wiesz, dalej trenowaliśmy ten kickboxing, była też taka fajna grupa chłopaków, jeździliśmy na zawody. Wiesz, wtedy, w tamtym okresie czasu już dla mnie życie płynęło, było takie, wiesz, od zawodów do zawodów, czyli to nie było jakoś, że, nie wiem, od poniedziałku do soboty, bo wolne, bo już od zawodów do zawodów, czyli cały czas, wiesz, cały czas już żyłem w takim sztosie, wiesz, treningów. Mieliśmy treningi w sumie raz dziennie, wieczorami i to też takie, wiesz, tak jak patrzę teraz na to, to też po chuju trening, bo na przykład przychodziłem na trening na godzinę 17, a trening przyjął za 15-6 jeszcze, wiesz, na cykl, kurwa, 20 minut, 30 treningu i to, wiesz, i wszystko takie okant chuja i cały, ja rozumiem, że metoryka treningu jest taka, żeby się nauczyć, trzeba coś powtarzać, dziomek, ale powtarzać cały czas ten schemat przez 10 lat, ja bym mojego psa, kurwa, chyba po francusku nauczył mówić, nie? Także, wiesz, to było takie chore dla mnie, no i swoje koncepcje, jeździłem na zawody, gdzieś coś podpatrzyłem, gdzieś z kimś porozmawiałem i, wiesz, starałem się to pod siebie wszystko podciągnąć, po jakoś przerobić. Wiesz, jeden trening dziennie był, no to ja zawsze przychodziłem, że nie wiem, jak trening było 17, to już o 16 byłem w szatni i w szatni coś tam zacząłem, czy skakankę robić, czy wiesz, jakiś tam swój trening robiłem, żeby to wszystko jakoś zaowocowało. I rano wstawałem, no, że na 8 miałem do szkoły, no to wstawałem tam 6 czy 7 i sobie coś tam robiłem swojego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i zawody, wiesz, ja jako dzieciak na tamten czas w Polsce mogłem startować tylko w semi-kontakcie. Później mogłem dopiero startować w light kontakcie, czyli w tak zwanym tamtej 50% siły, tylko że to też było bez sensu dla mnie, bo moje 50% siły to nie będzie twoje 50% i na odwrót, także wiesz. No i co, zacząłem później startować w light kontakcie. W full kontakcie można było na tamte czasy startować tylko, gdy miałeś skończone 18 lat. No ja, wiesz, w wieku 18 lat miałem ten wypadek, no i co, no i wiesz, no i później po tym wypadku trochę, wiesz, miałem przerwy od treningów. No i później sobie trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czy wiesz, czy brnąć w to dalej. Z ryzykiem, wiesz, że może mi się coś spierdolić, bo miałem kręgosłup złamany. Czy jebnąć to, nie? No i co, wybrałem, że wiesz, że jak idę w to już tylko za pieniądze, tylko zawodowo. No i tak, wiesz, już później to się wszystko potoczyło dalej, że wiesz, że zacząłem toczyć walki zawodowe i wiesz, i to wszystko. A wiesz, a jeszcze za dziecka, na przykład, wiesz, no my nie mieliśmy nic za dzieciaka. Rodzice, pamiętam, kupili mi pierwszy sprzęt, rękawice Garminy, pamiętam jeszcze, były bokserskie takie sprzęt, tam piszczele macho, kapcie macho, bo to wszystko, bo wtedy, wiesz, nie było takich, wiesz, jak dzisiaj, to wszystko kosztowało w chuj pieniędzy, wiesz, rodzice naprawdę wydali za na to dużo pieniędzy. I wiesz, ja też tam swoje jakieś tam głupoty robiłem, pieniądze, wiesz, przeznaczałem na jakieś tam, kurwa, żeby sobie kupić coś do treningu, jakieś takie, wiesz, gówna. No bo nie było na tamte czasy nic, nie było nic, wiesz, my jeździliśmy na zawody, wszystko, wiesz, za własne pieniądze, ojciec mnie woził, bo nie było, wiesz, jakoś, żeby się dostać, no wiesz, potem dzieciakiem byłem, tak, wiesz, pociągami jeździłem, autobusami, to też raz, że jakiś tam strach, żeby nie opierdolili, nie okradli, a dwa, że to wszystko, wiesz, nie widzieliśmy w ogóle, jak się poruszać na tamte czasy. No ale wiesz, jak to wszystko, trener nie potrafił za bardzo przytrzymać zawodników przy sobie, poza tym był guburem. Nie, wiesz, ja sam jestem trenerem, jestem skurwysynem, jak chodzi na sali, wiesz, u mnie trzeba zapierdalać, u mnie nie każdy musi być mistrzem świata, ale zapierdalać każdy będzie, aż się, kurwa, pożyga i posra. I wiesz, no i co, ale po treningu jestem koleżką, wiesz, chodzi, nie? Chociaż niektórzy, kurwa,
nie potrafią tego, kurwa, wiesz, że kiedy jest trening, to jest trening, a kiedy jestem cywilem, to jestem cywilem, tylko wiesz, obrażają się jakieś fochy, a on nie, z nim w ogóle nie było gadki, nie, cały czas była taka, wiesz, sztywna postawa, kurwa, zero jakiegoś tam, wiesz, no i to też ludzi w jakiś sposób z klubu spowodowało, że wiesz, zraziło się do niego i podchodził, no i przyszedł w końcu taki okres, kurwa, że ja zostałem sam, przychodziłem na salę i byłem sam, no ale wiesz, że no co, sam, cały czas sam, no i tam, wiesz, jakoś tak się wszystko to, kurwa, dogarniało, weź, no ogólnie, no, miło wspominam, bo na pewno mnie to utwardziło, na pewno, wiesz, na pewno dało mi przekój taki, wiesz, ile można osiągnąć samemu ciężką pracą, ale wiesz, ale no ciężko było, bo nie miałem, kurwa, nic, nie miałem nic, miałem jakieś tam epizody, wiesz, z trenerami, tak jak w jednym klubie czy w drugim, ale trenera takiego, żeby siedział przy mnie, kontrolował moje życie, moje, kurwa, moje diety, wiesz, to wszystko, że w jakiś sposób mi układał, żebym ja przychodził na salę i wiesz, i miał trening pod siebie ułożony, wszystko, nie, nigdy tego nie miałem. Miałem, mówię, epizodem z trenerem, że trenowałem kiedyś w Starcie Włocławek, Uchenia i Uwiesia, mega to wspominam, super ludzie. Miałem epizod w Warszawie z Arturem Budzyńskim, w Prakongu, jeszcze Prakong istniał, też super to wspominam. No, miałem jakieś epizody, ale wiesz, ale nigdy nie było tak, że ktoś się mną zajmował jako trener. I wiesz, to i tak to wyglądało w skrócie, wiesz, na pewno dużo nie pamiętam jeszcze, jak się, na wiesz, nawet pamiętam, jak takie, wiesz, tak, że jak się nauczyłem na treningu kołać obrotówkę, no to trzeba było, wiesz, wykorzystać to, wyprowadzić, a to się w ogóle coś nadaje, no to od razu komuś wyjebałem obrotówkę, wiesz, na rej. Nauczyłem się kopać na łeb, no to zacząłem kopać na głowę, wiesz, tak, rywalizacja, wiesz, to jest tak jak każdy przychodzi taki okres, trenujesz coś, czegoś się nauczysz, no to w pewnym momencie tak rośniesz, wiesz, chcesz, a kurwa, już umiem to czy tamto, no to wiesz, to już wśród rówieśników jesteś lepszy, no to jak już wśród rówieśników jesteś, kurwa, lepszy, najlepszy, no to już myślisz o tych starszych, wiesz, chodzi o rok starszy, o dwa, o trzy i z nimi się spróbować, wiesz, chodzi, no tak to było i tak zawsze było we mnie coś takiego, że ja chciałem być osobnikiem alfa, ja nie dopuszczałem do siebie, że mogę być zwykłym jakimś tam, kurwa, zjadaczem chleba, ja zawsze musiałem być tym, kurwa, wiesz, tym ninją, kurwa, co wiesz, co będzie pacyfikował wszystkich. No i wiesz, no i co, no i to może spaczenie, kurwa, od dzieciaka doprowadziło mnie do tego miejsca, gdzie jestem i kim jestem i jakim jestem człowiekiem, bo to wiesz, dlaczego tak było, to ja nie wiem, no po prostu, no urodziłem się, nie wiem, może w złych czasach, tylko że w innych czasach też na pewno bym nie żył, jakby to tak miało wyglądać, ale wiesz, no chciałem zawsze rywalizować, chciałem zawsze się bić, chciałem zawsze się konkurować ze wszystkimi. No i dlatego tak się wszystko potoczyło. Jeszcze, Marcin, chciałbym zapytać Cię o ten wypadek. Co się wtedy wydarzyło? Jakie kontuzje odniosłeś? Jak długo nie byłeś w pełni sprawny? Do tej pory nie jesteś w pełni sprawny po tym wypadku. Do tej pory. Mam podkurczone palce z powodu tego, że mam jakieś tam pozrywane wiązadła, czy jakieś tam nie wiem co. Mam niedowład nóg, bo ogólnie byłem sparaliżowany od pasa w dół. Miałem popsuty krąg L1. To było 9 sierpnia to było, 96 roku. Ile lat miałeś wtedy? 18. To było tydzień po mojej 18. Wiesz, młody chłopak, nie widziałem go i kobity, nie widziałem go i dzipki. Jeszcze i wiesz, i pojechaliśmy sobie dzień wcześniej w nocy, wieczorem nad jezioro, wykąpaliśmy się, wiesz, wszystko, popływaliśmy. I rano przyszli do mnie koleżcy. O, jedziemy nad jezioro. Ja mówię, nie chce mi się, kurwa, wczoraj byliśmy. I też było takie przedłużane w czasie, może gdybyśmy od razu pojechali. Później pojechaliśmy i jeszcze ja się zatrzymałem, pamiętam, na poczcie zadzwonić do mojego koleżki z Wrocławia, takiego miałem kiedyś przyjaciela, Adama Kulczyckiego, on już nie żyje. Pogadałem sobie z Adasiem tam dłuższą chwilę i pojechaliśmy, może gdybym się nie zatrzymał, może gdybym gadał krócej, wiesz, to takie gdybanie, co by było gdyby. No i pojechaliśmy i w drodze z Płocka do Grabiny, to jest taka tam miejscowość, gdzie jest jezioro, samochód mnie potrącił, jechało kurwisko, rozumiesz, tranzytem, zasnęło za kierownicą i zdjęło nas, nie? Mieli takiego, kurwa, cymbała, co z nim jechałem. Na tamtą porę myślałem, że z moim kolegą, okazał się zwykłą, kurwa, parówą. I wiesz, no i co, no i 43 dni leżałem w szpitalu, byłem od pasa w dół sparaliżowany, strzałem w pieluchę, kurwa, znaczy strzałem w cewnik, strzałem w pieluchę i... No i co, no i wiesz, wyszedłem ze szpitala. Po tych 43 dniach, wiesz, stary do mnie codziennie przyjeżdżał,
mama tam do mnie przyjeżdżała, wiesz, jak mogła, bo normalnie, że pracowała. Przyjeżdżali do mnie tam ci znajomi, odwiedzali mnie, ten trener do mnie przyjeżdżał, co karate u niego trenowałem. Po 403 dniach wyszedłem ze szpitala i miałem zakaz chodzenia, siadania i mogłem tylko chodzić albo leżeć, bo to jest, jak wiesz, jak stoisz, to jest najmniejsze obciążenie takiego słupa, a jak siedzisz, to jest największe. No i wiesz, no i co? Po 2 miesiącach od wyjścia ze szpitala pojechałem na kontrolę, pozwolili mi siadać, no tak pozwolili mi siadać. To znaczy, że mogę uklęknąć i w każdej, wiesz, bo tak to musiałem buty na leżąco sobie zakładać, wiesz, tylko w domu, wychodziłem z domu i wracałem, albo gdzieś tam w buciorach płaciłem. A wiesz, a jak już mogłem kucnąć, to znaczy, że mogę usiąść gdzieś tam na trawie, kurwa, na ziemi, gdziekolwiek i wiesz, i założyć buty. No i to było, wiesz, na tyle fajne, że mogłem spakować torby i iść na trening. No i poszedłem na trening. Bez żadnej rehabilitacji, bez żadnego tam, wiesz, pierdolenia, poszedłem na trening. No i zacząłem normalnie trenować. Normalne, że na początku robiłem to jak Robocop. Ogólnie teraz moje ruchy też są nieskoordynowane przez te nogi. Ale wiesz, no ale stary, 2-3 miesiące, ja zacząłem, kurwa, nokautować tych, co z nimi trenowałem. I wiesz, no i do momentu, aż znokautowałem swojego trenera. I to wiesz, i to też w jakiś sposób taki następny stopień takiego, kurwa, utwardzenia, takiego, wiesz, przejścia na kolejny jakiś tam etap. No i co? I wiesz, zacząłem to wszystko jakoś tak sklejać w całość. Tu podpatrzyłem, tam podpatrzyłem, zaczęły się pierwsze jakieś tam walki, zaczęło się to wszystko, wiesz, ale też zaczął się wiek, że trzeba było myśleć o zarabianiu pieniędzy. No i wiesz, a że ja tam, kurwa, ogólnie mówię, tak jak zawsze chciałem, wiesz, miałem i mam ambicje, które są poparte pracą. To nie są ambicje wyssane z kutasa, że chciałbym, żeby ktoś mi nasrał w ręce, tylko że ja mam te ambicje, ja na nie pracuję, na to pracuję, co sobie wymarzę. Wiesz coś, to co mam, to ja wszystko swoją ciężką pracą zyskałem. To nie to, że ktoś mi nasrał w ręce. Ja na wszystko zapracowałem. I było tak od zawsze. No i zacząłem tam się pałać różnymi, kurwa, wiesz, przedsięwzięciami. No i wiesz, ja wtedy na tamten czas to nie było tak bardzo rozwinięte w Polsce, żeby, wiesz, żeby zarabiać walcząc. Miałem tam jakieś walki, jeszcze troszeczkę, pamiętam, amatorsko zawalczyłem po wypadku, no ale później już zdecydowałem, że przychodzę na walki za pieniądze. No i później był wyjazd do Francji, wiesz, później to wszystko, no i tak to wszystko wyglądało, nie? Marcin, stoczyłeś jedną walkę w boksie zawodowym. Wygrałeś ją przez TKO bodajże. Powiedz, dlaczego nie zostałeś w tej formule? Bo wydaje mi się, że w boksie jednak pieniądze do tej pory są najwyższe. Co, z boksem to też jest taka dłuższa historia. Jedną walkę mam oficjalnie. Oficjalnie, gdzie to było wszystko z papierami. Wtedy pamiętam Piotr Werner i jak się nazywa? Ma na imię Wasilewski, ale jak ma na imię? Andrzej Wasilewski. Zrobili galę w Płocku, to pamiętam, jeszcze wtedy walczył Tomasz Bonin, Roman Bugaj, Krzysiek Włodarczyk, kto tam jeszcze walczył? No już nie pamiętam, kto, ale była taka dosyć duża gala i wtedy ten mój trener były, u którego karate trenowałem i kickboxing, też zaczął robić coś na przykładzie boksu zawodowego, z tym, że nie było żadnych papierów, tak, nie było żadnych licencji, nie było to nigdzie zarejestrowane, ale tych walk w tym boksie miałem chyba, nie pamiętam już dokładnie, coś około 8 i wszystkie wygrane przed czasem. Jeździliśmy tam na sparing do klubów bokserskich, byliśmy w Łodzi na sparing, jeździliśmy właśnie do startu w Włocławek, tam się poznałem z Wiesiem i z Heniem. I wiesz, nie fajnie, pamiętam, z Łukaszem Rusiewiczem walczyliśmy 2 razy. Czy nawet 3 razy. Także wiesz, no to fajnie było. A tutaj wiesz, dlaczego nie zostałem? Bo to wszystko u mnie w mieście było na dzikich papierach, tak? Jest taka firma, nie pamiętam, czy jeszcze istnieje, Ambro. To jest firma, która produkowała buty z Prandi i takie, wiesz, takie różne rzeczy. I ona na chwilę ten mój były trener złapał kontakt z tą firmą, dobrze się dogadali, wszystko powinno być, no ale niestety pieniądze, które dostaliśmy od sponsora wtedy nigdy do nas nie dotarły. Mi się przestało, wiesz, już podobać i improwizować cały czas, wiesz, że przychodziłem na przykład na trening na godzinę 18, wpierdalałem się od żywek, tego wszystkiego przygotowałem się mentalnie, psychicznie. A trener sobie przychodził, kurwa, z godzinem czy z innym spóźnieniem, wiesz co chodzi, jeszcze napierdolony towarem. No i chujnie trening, wiesz co chodzi, i jebnąłem to. I wtedy pamiętam, to akurat jak odszedłem już od niego z klubu, właśnie
pan Werner i Wasilewski robili galę w Płocku, to nie chodzi o to, że wiesz, że ja jestem nie wiadomo jakim technikiem, bo ja w żadnym wywiadzie, gdzie już jestem technikiem, jestem zubiokiem, wiesz, takim oprychem. No i takim, wiesz, wiedzieli, że miejscowy wataszka jakiś tam ściągnie publiczność, tak? No i wiesz, no i co, i zaproponowali mi walkę. Oczywiście nie oferowali mi żadnych pieniędzy za tą walkę, tylko po prostu, że zawalczę, jak się dobrze pokaże, to może coś tam, a dla mnie to było, wiesz, wyzwanie kolejne, wiesz, przygoda, ponapierdalać się, jakiś tam zawodnik, wiesz, nie pamiętam skąd ten zawodnik był, na takiej gali u nich, wiesz, jeszcze z takimi zawodnikami jak Diablo, jak Tomek Bonin, wiesz, to jest coś, to jest dla takiego gówniarza, jak ja byłem wtedy, bo ja wtedy miałem tam raptem chyba 22, 23 lata, jakoś tak, nie pamiętam już. To już to było coś. No i co, no i poszedłem w to, wiesz, poboksowaliśmy, wygrałem tą walkę i wiesz, no normalnie, że nie byli mną zainteresowani, no stary, jak ta walka, jeszcze najśmieszniejsze jest to, że walka była w sobotę, a ja z piątku na sobotę byłem w robocie i do walki podszedłem, miałem 39,5 stopnia gorączki. Wiesz, najebany byłem jeszcze towarem, bo to był ten okres, kurwa, że wiesz, 99% kurwa maulatów się sterydowało, wiesz, wyglądałem, kurwa, jak wysrana jagoda, byłem tłusty, kurwa, jak wieprz, kurwa, na rzeź. No i co, jak ja jednym sierpem przechodziłem cały ring kraulem, to wiesz co chodzi, i ten chłop, z którym walczyłem, to chyba sam się, kurwa, nie wiedział, gdzie on się wpierdolił, co. Wiesz, ludzie, którzy to oglądali, to pamiętam, taki mój znajomy siedział, wiesz, wśród tych takich starych, wiesz, kibiców bokserskich, wiesz, tam jeżdżą po tych galach, tak obserwują. I tak oni rozmawiają między sobą, tak, kurwa, kto to jest? Skąd oni go wzięli? Kurwa, zo? Przecież to na dyskotekach się lepiej biją, ale to wiesz, była zwykła furia. Ja musiałem się też napierdolić jakichś pobudzaczy, żeby wiesz, żeby tą chorobę jakoś, wiesz, zniwelować. No i co? No, normalne, że wiesz, że później nie zaproponuję następnych walk, no bo po co im to? Tu po prostu była gala w Płocku, zrobili galę. Ludzie przyszli, wiesz, bo walczył, mówię, miejscowy wataszka i to wszystko. Później tam jeszcze ten mój trener coś tam kombinował, jakieś walki mniejsze tam zrobiliśmy, ale był taki epizod z boksem, był. A nie zostałem w tym, no bo mówię, tutaj na miejscu nie miał się kto zająć, a panowie Werner i Wasilewski mają bokserów prowadzić, a nie, kurwa, dzikie kurwa, zwierzę. To przejdźmy do kickboxingu. I popraw mnie, jeśli się mylę, ale przegrałeś zawodową walkę z Rafałem Petertilem i to jest chyba jeden zawodnik, z którym miałeś rewanż w kickboxingu i pokonałeś go. Powiedz mi, jak podchodziłeś do tego rewanżu? To widzisz, to ogólnie z Rafałem Petertilem znamy się kupę lat. To jest zawodnik mniej więcej, troszeczkę starszy jest ode mnie o kilka lat. Wiesz, razem jeździliśmy po zawodach, razem jeszcze amatorsko, wiesz, kupę lat temu. I pamiętam, to był taki epizod, że ja mieszkałem we Francji pół roku, wróciłem z Francji i po pół roku od przyjazdu z Francji zadzwonił do mnie mój promotor, Jean-Marie Marchet. On prowadził Francisa Carmo, prowadził Cyrilla Diabate, który w UFC walczył. Także bardzo znany trener w tamtym środowisku. I powiedział, że jest walka. Ja zapytałem się, za ile walka? A on powiedział, jakąś tam kwotę? No ja powiedziałem, kurwa, normalnie, że jadę, nie? Ale kiedy? A on mówi, że za 3 tygodnie. No to 3 tygodnie, wiesz, ja nie miałem wtedy sali, nie miałem nic. Schodziłem do piwnicy, w piwnicy wisiał worek, 10 rund po 3 minuty na worku. Wtedy ważyłem około 112 kilo. To był ten sam między okres, wiesz, szła igła, szedł towar w ten. I wiesz, no i pojechałem. I słuchaj, walczyłem z, nie pamiętam już nazwiska tego zawodnika, mistrz Francji w boksie tajskim z poprzedniego roku, co ja pojechałem. Stary. Początek walki, kop na łeb, on leży. Wiesz, słuchaj, ja myślałem, kurwa, nieprawda, koniec walki. Ale jakoś podjął jeszcze walkę, pizgamy. On mi wypierdolił takiego cepa, ja padłem, wstałem. I później już się włączyła furia i wiesz, i poszedłem, kurwa, jak pitbull w kurę i uwaliłem go na wątrobę. Ciężki knockout, ale pamiętam wtedy po tym cepie, co dostałem od niego, coś ze szczęką, chyba mi pękła szczęka i miałem strasznie, kurwa, przez, no nie wiem, gdzieś 2 tygodnie widziałem mgłę, wiesz, cały czas miałem zamglone oko. Zdążyłem przyjechać w niedzielę, wiesz, w niedzielę z Francji, w poniedziałek telefon od Tomka Skrzypka, że robią turniej w K1, pierwszy turniej w Polsce w K1, i czy nie chciałbym zawalczyć, nie? No kurwa, normalne, żebym chciał, wiesz, tam raz, że też widzisz, wtedy ja w ogóle nie byłem przygotowany jeszcze do startu. Mówię, 3 tygodnie mojego było, wiesz, przygotowania się przed
przed tą walką we Francji. I wiesz, i później ta walka, później ta szczęka lekko nadpęknięta. No ja mówię, chuj tam, da? Trzeba się ponapierdalać trochę. No i pojechaliśmy do Wrocławia, pamiętam, tydzień później. I to pamiętam, było chyba, walczył wtedy tak, Igor Kołacin wtedy walczył, właśnie Rafał Petertil, Łukasz Jarosz, ja i tam kilku zawodników było przyjezdnych z Litwy, z Łotwy bodajże. No ja miałem pierwszą walkę z zawodnikiem, nie pamiętam, czy to była Litwa, czy Łotwa, wygrałem przez knockout też na wątrobę. Ogólnie większość moich knockoutów, jakie w życiu zrobiłem, to było na wątrobę. Nie wiem, jakąś taką mam czutkę na tą wątrobę i lubię bić po wątrobie. I wiesz, i drugą walkę miałem właśnie z Rafałem Petertilem. Wiesz, Rafał był dużo lżejszy ode mnie, ale był mega przygotowany, wiesz, naprawdę był wyskakany, wszystko wyczuło w tempo. No i powiem ci, no co, no ja jako tłusta świnia, taki wieprz i wiesz, i nieprzygotowany za bardzo do tego turnieju z jakimiś tam już, wiesz, obiciami z poprzedniego tygodnia. Przegrałem z Rafałem na punkty tą walkę, ale sądzę, że daliśmy dobrą walkę. Biliśmy się, ani on mi nie odpuszczał, wiesz, ani ja jemu nie odpuszczałem. Dużo chaosu było na pewno w tej walce i z mojej, i z jego strony. I Rafał wygrał tą walkę. I później za parę lat, dwa bodajże, czy trzy lata później od tego turnieju, był znów ten turniej. Tylko, że historia się lubi powtarzać i ja znów tydzień wcześniej przed tym turniejem byłem na Węgrzech, na Grand Prix Węgier w K1. I pamiętam, wtedy złamałem sobie kość w lewej nodze, tutaj tą kość przy kostce, nie wiem, co to jest za kość, nie wiem, jak to się nazywa. Miałem pękniętą po walce z Warnicą, z takim zawodnikiem z Serbii, bardzo mocny zawodnik. I wiesz, i kurwa, znów się historia powtarza, znów turniej we Wrocławiu, znów podobna obsada, ja znów z kontuzją, wiesz, chodzi, tak było ten, ale wyszedłem do tego turnieju, no i wiesz, na początku tylko przednia noga, taki wiesz, semikontakt, nie? No ale zaczęło mnie to wkurwiać, mówię, dobra, chuj, jak ma ta noga pójść, to już niech idzie do końca. No i zacząłem kopać tą tylnią nogą, pierwszą walkę wygrałem przed czasem, drugą walkę wygrałem przed czasem, no i finał z Rafałem. No i z Rafałem, wiesz, no już wiedziałem, wiesz, przede wszystkim pierwsze primo byłem przygotowany. Byłem przygotowany, już byłem zawodnikiem w pełnym sztosie, wiesz, miałem zrobioną całą tą bazę, wiesz, siłową, wytrzymałościową, kondycyjną. Jedyne co to było, że te kopytko jest, wiesz, jest popsute, no ale udało mi się z Rafałem wygrać przed czasem w pierwszej rundzie. No i tak to wyglądała ta nasza, te nasze potyczki. Wiesz, no fajna przygoda, bo teraz na przykład tak jak patrzę na to wszystko tak z perspektywy czasu, no to z tego pokolenia, gdzie właśnie Rafał, gdzie ja walczę, gdzie wszyscy, to chyba tylko ja zostałem i Mariusz Cieśliński. No bo wiesz, no są starsi zawodnicy, tak jak Paweł Nastula, prawda? Ale no to Paweł to jest judoka, tak? Teraz to jest wszystko tak, wiesz, zmiksowane już do MMA, ale jak chodzi o tych zawodników, właśnie coś gdzieś w kickboxingu, no to teraz zostałem tylko ja i wiesz, i Mariusz Cieśliński i czasami tak jak, wiesz, jak się gdzieś tam spotkamy, no to wiesz, to fajnie tak sobie powspominać, pogadać. Ja to jest naprawdę co, bo naprawdę daliśmy nawet... Ta druga walka, gdzie wiesz, gdzie udało mi się z Rafałem wygrać w pierwszej rundzie, dobrą walką była, bo Rafał, wiesz, Rafał już miał na mnie patent, że wiesz, że udało mu się wygrać wtedy ze mną. Ja wiedziałem mniej więcej, jak on będzie walczył, także też już inaczej byłem. No i wiesz, no i fajna walka, fajnie jest sobie powspominać, czasami obejrzeć takie walki. Przegrałeś też z Przemkiem Saletą, tak, walkę w kickboxingu, co powiesz na jej temat? To była, wiesz co, to była nie tyle walka z Przemkiem, co była walka z człowiekiem, który... z legendą. To nie był może mój jakiś idol w kategorii, że wiesz, sugerowałem się jego walkami, jego stylem walki, tylko imponowało mi to, że Polak potrafił zostać mistrzem świata. Polak zdominował wagę ciężką, wiesz, mimo tych wszystkich przeszkód, mimo tego, że nie mieliśmy nic, tak? On to zdobył. I wiesz, jak ja już wszedłem wróciłem z Francji, wszedłem w te K1-ki, wszedłem w te bitki. Nagle dostaję telefon. Halo. Cześć, Marcin, Przemek Saleta. I wiesz, to było takie, kurwa, nie wierzę. Wiesz, do mnie, do zwykłego, kurwa, chłopaka z takiej małej pizdy, jakim jest Płock, dzwoni ktoś, kto był, kurwa, mistrzem Europy w boksie, kto był mistrzem świata w kickboxingu, kto, kurwa, naprawdę osiągnął, wiesz, bardzo dużo w tym sporcie i on mi proponuje walkę ze sobą. To jest, wiesz, to jest coś, bo mógł do tego podejść tak, jak ja zawsze mówię w kategorii, że
napierdolę sobie jakiegoś tam małolata, ale nawet jak w ten sposób, to uznał mnie za godnego przeciwnika, żeby skrzyżować znowu rękawice. Poza tym walka była dobra walką. Walką tą był dużo cięższy ode mnie, bo Przemek ważył na tamtą chwilę około 120 kilo. Ja ważyłem tam 100 parę, nie pamiętam dokładnie ile, ale była naprawdę dobra walka. I wiesz, no i co? Walka odbyła się we Wrocławku. To jest miasto położone tam 40-50 km od Płocka. Kurwa, nie miałem swojej sali jeszcze, wiesz, wtedy tak, żeby się przygotowywać. I jeździłem, pamiętam, wtedy do Warszawy, do takiego klubu Kowal. No, on tam prowadził na początku boks tajski. Tylko, że widzisz, to wszystko też było kurwa poronione, bo ja jechałem kurwa 100 km. Przychodziłem na salę i dostawałem telefon od swojego trenera, że go nie będzie dzisiaj na treningu, żebym ja poprowadził zajęcia u niego w klubie. To ja kurwa jadę do Warszawy trenować, dać się do walki, a muszę prowadzić zajęcia w jego klubie. No i wiesz, to też wszystko było, uważam, że byłem źle przygotowany. To nie była wina trenera, tylko była to moja wina, bo nie miałem nic na miejscu. I wiesz, i nie byłem przygotowany, nie wiadomo jak dobrze do tej walki. Poza tym wpierdoliła się furia i agresja. Zabić. To była taktyka, zabić. Zniszczyć, rozjebać, rozerwać. Nawet to może ci nawet sam Przemek powiedzieć, jak będziesz miał kiedyś z nim możliwość rozmawiać, że ja przed walką byłem kurwa jak Bushman. Pytanie na konferencji prasowej. Ktoś tam za. Możesz powiedzieć dwa słowa o walce? A Różalski odpowiada. Dwa słowa. Koniec. Byłem tak kurwa, wiesz, cały czas kipiałem. Byłem tak nabuzowany, byłem tak napierdolony kurwa, wiesz, tą walką, że to mnie zwyciężyło. To mnie zwyciężyło i wiesz, i wyszedłem do walki na takiej kurwie, na takiej spince. Wchodzimy już do ringu, nagle jest stop. Do ringu wchodzi Jerzy Kulej, zaczyna tam, wiesz, mówić jakieś swoje, wiesz, tam rzeczy. Jestem cofnięty do szatni. Ja mówię, kurwa, co jest, wiesz, to ciśnienie, wiesz, cyk. Znów wchodzimy, znów jakaś przerwa, coś. Przepaliłem się, zabierało mi to kurwa tyle nektrowskiego. No i co, a wszedłem do ringu z totalnym bałaganem w głowie. Nie miałem kurwa w ogóle nic poukładane. Raz, że wiesz, nie wiedziałem w ogóle jak tą walkę prowadzić. Z narożnika kurwa kop wysoko. Kurwa, on wyższy ode mnie o głowę, a jeszcze mu na ten. Zamiast ściąć go lołami, na początku zacząłem tam low kickami po swojemu go tam, wiesz, okopywać. Nagle, że wysoko. No i tak, taki pierdolnik się zrobił w tej głowie, pierdolnik zrobił w walce. I w trzeciej rundzie, pamiętam, Przemek złapał mnie przy linach i wypierdolił mi po wątrobie. I wiesz, i zjechałem na ziemię, wiesz, tam zostałem wyliczony, ale wstałem do góry i wiesz, walka normalnie się skończyła na punkty. Ale no mówię, wiesz, no wszystko szło nie tak do tej walki. Nie tak szły przygotowania, nie tak szło otoczenie, bo otoczenie, z otoczenia zauważyłem, rozjebiesz go, kurwa, to zaleta pedał, to wiesz, o co, nie? A ja mówię, słuchaj, to wyjdź kurwo i walcz. Walcz z pedałem, pokonaj go, kurwa, wyschodź, nie? Ale cały czas była ta presja otoczenia, presja sali, presja samego siebie. No i to mnie pokonało, a poza tym, no wiesz, no Przemek bardziej na tamtą chwilę był bardziej doświadczony w tym wszystkim. W zawodowych walkach, jak tych walk nie miałem dużo. On potrafił to wszystko sobie, wiesz, na spokojnie przyjąć, stegować, żeby się nie spinać, nie ten. A ja dostałem szansę walki z człowiekiem, kurwa, legendą. I to mnie, kurwa, chyba pokonało na tamtą porę. Bardzo. K1 głównie to są turnieje, tak? Tak się przyjęło, że K1 to są turnieje i bardzo często wycofywałeś się z powodu kontuzji z tych turniejów. Nie przystępowałeś do walki finałowej, do półfinałowej. Powiedz, jak często nie odbyły się walki, które miały się odbyć, a się nie odbyły z powodu twoich kontuzji? Wiesz co, nie, to nie jest tak, że. Bo pamiętam, z tego co pamiętam, to chyba na Grand Prix Węgier, gdy byliśmy. W pierwszej walce wygrałem na punkty, w drugiej walce walczyłem z Warnicą walczyłem i wtedy złamałem nogę i przyszedł promotor. I to jest też taki chujoza ten promotor był, bo on chciał mieć mnie na papierze. On wtedy trzymał całą wschodnią Europę zawodników, tą Białoruś, Rosję, wiesz, wszystkich tych zawodników. I on chciał mieć mnie na papierze, aż ja byłem wtedy na papierze z kim innym, nie chciałem z nim podpisać papieru. To on chciał mnie zablokować, bo gdzie nie pojechaliśmy, to niestety jego zawodnicy byli przeze mnie bici. No i przychodzi do szatni i papier mi podaje. A wy co to jest? On mówi, że masz to podpisać, że jeżeli wyjdziesz do ringu i coś ci się stanie, to leczysz się na własną odpowiedzialność. Ja mówię, kurwa, zaraz, halo.
On mówi, że masz kontuzję. Ja mogę walczyć z tą kontuzją. On mówi, że nie. No i musiałem podpisać papier i nie wyszedłem wtedy do finału. Ale wiesz, to jest takie niepisane prawo, że za rok był ten sam turniej, była ta sama obsada, ale mnie już kurwa nie było. Wiesz, chodzi. Poza tym nie, ja nie rezygnowałem z turniejów z powodu kontuzji. To jest jeden moment, że wiesz, że nie wyszedłem do finału, ale też nie z własnej woli. Później na turnieju we Wrocławiu, co walczyłem pierwszy raz z pękniętą szczęką. Później drugi raz we Wrocławiu, co walczyłem po Grand Prix Węgier, co miałem tą pękniętą nogę. To wiesz, do ringu wchodziłem normalnie, ale schodziłem kurwa no, na jednej nodze. Podtrzymywałem się wtedy na tym moim menadżerze, który był mój menadżer ze mną w ringu i na moim fizjoterapeucie. Wiesz, do szatni, noga do wiadra z lodem, żeby jak najbardziej zmrozić. Cały czas okłady, wiesz, cały czas lód, cały czas ten. No i do walki mogłem wychodzić. No i w ten sposób kulawy różal do jednej nodze, wygrałem cały turniej, tak? I wszystkie walki wtedy wygrałem, pamiętam, w pierwszych rundach, w pierwszej walce wygrałem tylko w drugiej rundzie, w drugiej walce wygrałem w pierwszej, no i finał właśnie z Rafałem też wygrałem w pierwszej. No i wiesz, ale to wszystko nie było zaleczone. To po prostu ja poszedłem do domu, odpocząłem sobie, to przestało boleć i zacząłem znowu pizgać. I wiesz, no i to się wszystko gdzieś odkładało. Pamiętam turniej w Nowym Targu, gdzie też był turniej w K1, walczyłem. W pierwszej walce Roman Kleib mi wewnętrzny low kick kopnął, noga mi przeskoczyła. Wiesz, zwichnąłem nogę. Później strasznie wyczuwał mnie w tempo, okopał mi kolano, które też już było później, wiesz, wypierdolone. Dołożył w drugiej walce Sergiej Gór, doprawił. No i w finale przegrałem z Łukaszem Jaroszem na tym turnieju. Także wiesz, noga była popsuta, a najśmieszniejsze jest to, że tak rozpierdolony, gdzie to była już naprawdę któraś tam walka z rzędu, 10, kurwa, 12, nie wiem, 78 w ciągu roku, za 2 tygodnie pojechałem na Cypr i na Cyprze miałem walkę z Patrycem Quinteronem, gdzie naprawdę raz, że kurwa byłem wyjebany po sezonie, 2 byłem rozpierdolony cały po tych turniejach, po całych walkach, a 3 w godzinę 23 mniej więcej jak była walka, było około 30-40 stopni gorączki. No po prostu, no wypierdolił mi w końcu w trzeciej rundzie kolano na głowę, czacha pękła i było koniec walki, wiesz. I tak na stojąco zawsze walki kończyłem, nigdy na leżąco. No ale wiesz, to wszystko było tak, że ja nigdy tego nie zaleczałem. Inaczej, w szpitalu mnie poskładali po wypadku, dobrze mnie poskładali, ale w jakiś sposób sobie powiedziałem, że już nie położę się do szpitala, pierdolę, to wolę zginąć. Wolę zginąć, kurwa, kaleką, kurwa, albo się odpalę, albo coś, ale nie chcę w szpitalach leżeć. I może to jest to, może to jest takie, wiesz, super, bo super bohaterem uważam, że jestem, jakimś, kurwa, supermenem, że wiesz, że wszystko da się w jakiś sposób zaleczyć, posklejać, kurwa, na gwoździe, na przypalić, kurwa, klejem pokleić. No ale teraz po tylu latach zaniedbywania tego i takiego błahego podejścia, widzę, że no, Błąd i ja teraz to wszystko odczułem, na przykład te wszystkie, wiesz, kontuzje, które złapałem w K1-kach, w tajskim, połamane palce u stóp, wiesz, porozpierdalane kolana, dłonie popękane, wiesz, to wszystko było tylko zaleczone, to było zaleczone, gdy była jeszcze większa regeneracja, to się jakoś tak można to było bardziej, wiesz, wszystko przeboleć, a teraz jest naprawdę z tym bardzo ciężko, nie? Marcin, zdobyłeś w kickboxingu 2 razy Mistrzostwa Świata, Federacji WKA i SK. Powiedz coś na ten temat, powiedz, jak prestiżowe to były pasy. Ogólnie zaczęło się to od tego, że żeby dostać się tam do tej Światowej Federacji K1, no to, bo to było zawsze moim jakimś tam marzeniem, moim priorytetem i takim, wiesz, parciem na szkło, można powiedzieć, moim i ówczesnego menadżera. Było właśnie dostanie się do tej federacji, był warunek, że muszę zdobyć mistrzostwo właśnie tej federacji SK. A biorąc pod uwagę moje wcześniejsze walki, zostałem tam sklasyfikowany w rankingu jakimś tam światowym, że mogę się ubiegać o ten tytuł. No i dostałem propozycję walki na tamtą chwilę z ówczesnym mistrzem świata, Xavier Bajrami, bodajże to miał na imię i nazwisko, to był Szwajcar, który nie podjął ze mną tej walki, czyli automatycznie tytuł mistrza świata został mu zabrany, został zwakowany, bo odmówił walki. No i wcześniej przed Bajramim mistrzem świata był Jala Gulaj, taki Turek mieszkający w Niemczech, bardzo super gość. No i jemu została zaproponowana walka ze mną. No i on tą walkę przyjął. Walka odbyła się w Płocku na gali, która kiedyś była właśnie w Płocku organizowana przez mojego menadżera.
No i udało mi się wygrać ten tytuł. To było, walka była na dystansie 12 rund po 2 minuty na zasadzie orientalnej, bo nie można było używać nazwy K1, no bo K1 była zastrzeżona do tej federacji K1 wtedy. Były to normalne zasady K1, czyli kopnięcia low kick, middle, high, kojana pojedyncze bez clinchu, bez łokci, no i boks. I walka została zastopowana w 6 rundzie, tak? On nie wyszedł dalej i wygrałem ten tytuł. Drugi tytuł, i później pamiętam, to jest coś takiego, że raz w roku trzeba bronić ten tytuł. No i wiesz, jako że pieniędzy nie ma, no to musiałem gdzieś tam walczyć, jeździłem po jakichś tam turniejach, wiesz, schodziłem, no i też tak na przykład pojechałem, tu zdobyłem tytuł Kupa Mistrza Świata, a tydzień później, czy tam 2 tygodnie później pojechałem na turniej Grand Prix Włoch i przegrałem z Sergiejem Górem, tak, czyli to też takie było, znaczy no przegrana akurat to nie była taka przegrana, bo nawet Sergiej mi oddał swój puchar, bo wiedział, że tą walkę przegrał, ale już nawet było teraz podejście mojego menadżera, który mnie prowadził, który wpierdalał mi w jakieś takie walki, zamiast dać mi odpocząć, tylko cały czas parcie. I wiesz, później miałem obronę mieć tego pasa jej Iski, to no, przypuśćmy, za zdobycie tego pasa dostałem jakieś tam pieniądze, a za obronę chcieli mi dać o połowę tych pieniędzy mniej. No to kurwa, ja mówię, to weźcie sobie ten pas, na chuj mi ten pas. Poza tym wiesz, i tak ten pas nie dał nam żadnej drogi otwartej do Japonii. Drugi pas Federacji WKA zdobyłem dokładnie rok po zdobyciu pasa Iski i wtedy walczyłem z Mitatem Tahir Silajem. To jest też zawodnik ze Szwajcarii. On trenował w klubie Andy Iga, wielkiej gwiazdy K1, który zmarł na białeczkę. No i bajerami bronił tego pasa 4 czy 5 razy i wszystkie walki wygrywał przed czasem, w pierwszych rundach. Miał bardzo silny tylny cios sierpowy i nokautował tego, Bjorna Bregiego. No i pamiętam, do tej walki przygotowałem się w Warszawie właśnie u Artura Budzyńskiego w klubie Prakong. Jak oglądam tą walkę, ta walka w żaden sposób nie odzwierciedla mnie. Słuchałem się, chyba w pierwszej tylko rundzie tam mnie trochę poniosło i Artur, pamiętam, mnie spierdolił jak burą sukę. Mówi, słuchaj, po chuj przyjeżdżać do mnie na trening, mam ci odejść z narożnika, albo się mnie kurwa słuchasz, tą walkę wygrywamy po mojemu, albo baw się sam. No ja się go słuchałem. Walka polegała tylko na biciu szybkiej przedniej ręki i tylniego kopnięcia na wątrobę, bo on stoi lewą z przodu, a ja prawą jako mańkut. I wiesz, i cały czas polowałem na wątrobę, że wiesz, przy tym jak on będzie chciał wchodzić tym cepem, ja go zetnę na wątrobę. No to było chyba po pierwszej rundzie już miał tą wątrobę fioletową. No i wiesz, i bardzo zachowawczo walczył i na punkty z nim wygrałem. No i miałem drugi tytuł zdobyłem, tak? Ten tytuł też drogi mi nie otworzył do Japonii, bo później się dowiedziałem, że to wszystko było tylko takie, wiesz, na wodzie pisane, takie pierdolenie, żeby sobie pogadać. Poza tym w Japonii paradoksem jest to, że wszystkie sporty walki trzyma Yakuza, Yakuza na tym łapę trzyma, Yakuza kojarzy się z tatuażami, a żeby się wybielić, chcieli mieć na tamtą chwilę jak najmniej potatuowanych zawodników. A że ja mam dużo tatuaży wszelkiego rodzaju i wiesz, i o treści takiej, i o okultystycznej, no to po prostu, kiedyś pamiętam, nawet był taki warunek, żebyśmy przysłali do nich, do Japonii, wszystkie moje tatuaże. Wiesz, żebym się cały opfotografował i wysłał. No i podziękowali nam. Także wiesz, tak. Fajne jest to, bo udało mi się zdobyć coś, o czym zawsze marzyłem, czyli te pasy, prawda? Jakichś dwóch ważnych federacji. Fajne było to, że to wiesz, towarzyszyło temu ciężkie przygotowania, przygoda życia, ale no co, no, na tą chwilę, patrz, nawet nie ma pasów na sali w tym momencie, bo zlicytowałem je na rzecz fundacji AST, Tary, dzieciaków w Kozienicach, tej dziewusi Igi Maciejewskiej, która wiesz, urodziła się bez rączek, gdzie Piotrek Bagiński prowadzi tą akcję, do której się przyłączyłem, bo te pasy dały mi już tam radość, jakieś to mi były wystawione wnętrz, a teraz ci ludzie, którzy zlicytowali, mam nadzieję, że daje im też to w chuj radości i wiesz, no a dzięki temu można pomóc, tak? Także wiesz, to nie był wyznacznik dla mnie niczego, to było osiągnięcie, to nie to, że wiesz, o, na tamtą chwilę byłem najlepszym, kurwa, kickbokserem, jestem mistrzem świata, nikt mi, wiesz, nie poskoczy, nie. To było spełnienie moich marzeń, ukoronowanie mojej ciężkiej pracy i osiągnięcie celu, który miałem w założeniu, zaczynając trenować sporty walki. Wiesz, co chodzi, kickboxing i to wszystko. Ale to nie był wyznacznik nie wiadomo jakiej mojej, kurwa, niesamowitości, czy moich, wiesz, nie wiadomo jakich umiejętności. Nie, to było po prostu ukoronowanie mojej ciężkiej pracy. No właśnie, poruszyłeś w tej wypowiedzi dwie kwestie, do których chciałbym teraz nawiązać. Pierwsza to są właśnie
tatuaże. Gdybyś mógł tak oszacować, ile procent twojego ciała pokrywają tatuaże, ile by to było mniej więcej? No sądzę, że 95% jest pokryte. 95% jest pokryte. Wiesz co? Teraz zostały mi miejsca takie bardzo bolące, które bardzo bolą. No i nie ma co ukrywać, że nieraz trzeba sobie tam jakoś pomóc jakimś tam, wiesz, lidokainą albo jakimiś takimi środkami znieczulającymi. Kiedyś za dzieciaka, gdy robiłem sobie na przykład tatuaż gdzieś tam w bardzo, bardzo takim miejscu bolącym, no to pamiętam, napizgałem się tramalu. Tramalu się napizgałem tyle, że słyszałem, jak bije moje serce w kategorii puf, puf. Pamiętam, tatuował mnie wtedy mój przyjaciel Robert Rutkowski z Sierpca. To jest taka miejscowość 30 minut od Płocka. Bardzo dobry tatuator na tamte czasy. Jeden z najlepszych tutaj na okręgu, bo wszyscy jeździli do niego z całej Polski tatuować. I pamiętam, z Sierpca do Płocka, gdzie ja naprawdę zapierdalam samochodem, kto ze mną jeździł, to wie, że lubię jeździć dynamicznie. Jechałem 3 godziny, nie? 30 km jechałem 3 godziny. Red Bull za Red Bullem, wiesz, jakieś tam energetyki, bo po prostu zjeżdżałem, nie? Gdybym wtedy wiedział, wiesz, o tych środkach takich przeciwbólowych, których teraz używają, wiesz, żeby sobie zrobić na przykład tribalka jakiegoś motylka, to się psiukają kurwa tym, to chyba żebym cały był obtatuowany, bo bym się wtedy spsiukał, cały się wykąpał w tym, wiesz, wytatuował. Pierwszy tatuaż zrobiłem sobie w wieku 19 lat, no i tak, wiesz, od tamtej pory to idzie cały czas, wiesz, był okres, że miałem długą przerwę, nie tatuowałem się, teraz ogólnie tak staram się pozapełniać wszystkie te takie, wiesz, luki, które mam. No i chyba z takich miejsc wolnych, gdzie nie mam w ogóle jeszcze, no to mam pośladki. Troszeczkę mi zostało lewej nogi, no klatka, na głowie jeszcze trochę miejsca, no i twarz. No i to wszystko, co chyba mi zostało. Kutanga? Na kutangu nie ma i wiesz co, na kutangu musiałaby to jakaś kobieta zrobić chyba, bo nie dam facetowi przecież kutanga do ręki. Ale znowuż, jak kobieta by mnie dotykała, no przecież ja mam, wiesz, narzeczoną, tak? No przecież nie pozwoli na to, to zostaje jeszcze samemu. A samemu chyba moja technika jeszcze tatuowania nie jest na takim poziomie, żebym sobie zrobił to, co chcę. A powiedz mi, pierwszy tatuaż, co to było? Pierwszy tatuaż to był ten element. To był ten element tribala, odtąd dotąd. I to było właśnie w wieku 19 lat sobie zrobiłem. Później sobie dołożyłem resztę, tak go rozbudowałem. Pamiętam, drugim tatuażem, co jest też bardzo ważne, jest mój baczer, tak, mój bulterier, głowa mojego psa. Kolega mi namalował. No a później to już, wiesz, po kolei szło, coś tam dodałem, nogi, wiesz, także już kolejności nie pamiętam, ale to były dwa takie pierwsze tatuaże moje. Ile kasy wydałeś na to wszystko? Wiesz co, z kasą to też jest różnie, bo tak, ogólnie ludzie, z którymi, wiesz, mam dłuższą jakąś taką styczność, tak jak wziąłem do mojego pierwszego tatuaża, do Roberta Rutkowskiego, zaprzyjaźniamy się, wiesz, bo ja jestem człowiekiem takim, kurwa, który, wiesz, jest z kimś, ja nie będę gadał z jakimś balasem, czyli no, jak ja bym po pierwszej wizycie u Roberta wyczuł, że on jest balasem, to bym z nim nie gadał, a że fajnie się, wiesz, gadało, dogadywaliśmy się, śmieliśmy się, zaprzyjaźniliśmy się i po prostu Robert mnie nie liczył w ogóle za te tatuaże. Na początku mnie liczył, ja chciałem mu płacić, wiesz, no, bo to jest jego praca, on niszczy wzrok, on nie chciał tych pieniędzy ode mnie. No to w jakiś inny sposób, jeżeli mnie o coś poprosił, mogę mu się oddzięczyć, to wiesz, to nie było piarnięcia z mojej strony, tylko to robiłem. Później tatuował mnie, jeden tatuaż robił mi Maciej Patora, taki mój kolega, on już nie żyje. Później Wojtek z salonu Red Dragon mi robił tatuaże. No to Wojtek też, raz jak w jakiś, wiesz, większa była sesja, no to on, ja mu sobie pytam, Wojtuś, ile? No Wojtek mówi, nic. A mówię, nie no Wojtek, no twoja kurwa robota, wiesz, słuchaj, nie? No to na przykład nieraz to powiedział, tyle, dobrze będzie? Wiesz, nie to, że mi narzucał cenę, tylko czy dobrze, czy ja bym, a ja mi zawsze pasuje, no bo to są, wiesz, raz, że to jest mój przyjaciel, a to jest jego praca. Później tatuowałem się u Bartka, Bartka Hamerskiego w Bart Tattoo. No to u Bartka też, wiesz, Bartek robi mi na przykład duże powierzchnie, mi bardzo pokrył, ale też liczył mnie praktycznie po kosztach, czyli wiesz, tam za jakąś tam, za materiały, za igły, za tusze, za maszynki. Także wiesz, także to wszystko było, wiesz, w jakiś sposób tak naprawdę, że ja nie odczuwałem tego. Wiesz, jakby to wszystko zliczył, takie wiesz, tutaj stówka, tu 50, tutaj wiesz, jakaś tam też by się uzbiera jakaś duża kwota. No i teraz na przykład tatuuję się też u mojego przyjaciela Marcina Górskiego i u studni w takim salonie Czysta Forma. No i oni też, wiesz, ja wchodzę do nich, wiesz, żeby tam coś mi zrobił, no na przykład jest taka sytuacja, że na dwie maszynki mi tatuują. Że wiesz, na przykład Marcin robi mi na głowie,
No a studnia mówi, to dajcie gdzieś tutaj coś tam, wypełnię jakoś robaka, zrobię coś tam. I tak sobie leżę, ten mi robi głowę, ten mi robi ten, nie? Ten mi robił tą rękę, ten mi robił tą nogę, wiesz, coś tak. Też tam, wiesz, no, jak mogę mi się na przykład oddzięczyć, na przykład nie chcą ode mnie pieniędzy, no to wiesz, no to na przykład jakiś obiad sobie zjemy, no to na przykład, wiesz, jak mogę, to im jakieś tam ciuchy dam, wiesz, jakąś bluzę, czy jakąś koszulkę, czy coś, no bo w jakiś sposób chcę się oddzięczyć, wiesz, coś, no bo to jest jednak ich praca, ale tak, żeby to jakoś pochłonęło nie wiadomo jakie kwoty pieniędzy, no to jakbym zliczył każdą złotówkę, każdą, którą włożyłem w tatuaż, no to nie, to nie będzie jakaś nie wiadomo jaka taka, wiesz, kosmiczna suma, nie. A powiedz mi, skąd pomysł w ogóle, dlaczego tak się cały wytatuowałeś? No nie jest to w Polsce, przynajmniej w Polsce spotykane na coś. No już teraz jest, teraz już jest, teraz jest. Kiedyś za dzieciaka, jak był ktoś obtatuowany, to pierwsze co się nasuwało? Więzienie. Drugie wojsko, czyli jakiś w 99% marynarz, tak, bo dużo marynarzy sobie robią, chociaż wojskowi też. Jakiś dom poprawczy ten. Teraz już nie, teraz jest, powiem ci tak, co jest przykre. Przykre to jest to, że to jest moda. To nie jest styl bycia, to jest po prostu moda. Niektórzy sobie robią, przychodzą do salonu i się pytają, tak jak mi Marcin Górski ostatnio opowiadał, przyszedł typ do salonu i tak, chciałem zrobić tatuaż. A on mówi, ale jaki? A on mówi tak, a co jest teraz modne? A Marcin mówi, wypierdalaj. Wygnał, wiesz co chodzi, wygnał. Bo, no bo kurwa, no co jest modne? No chuj z jajami jest modny, wytatuuj sobie chuja z jajami na plecach. To jest takie, wiesz, bo ludzie sobie, bo to jest modne i to jest chore. Wiesz, dużo jest, teraz też jest inna metoda tatuowania, bo kiedyś to się robiło stemple. Spodobało ci się to, cyk. Miałeś jakieś przemyślenia, coś się stało, chciałeś to, wiesz, gdzieś tam sobie zategować, cyk, stemple, tak? A teraz ludzie, dużo zauważyłem takiej jest tendencji, że ludzie przychodzą już z większym projektem. Czyli na przykład mówi tak, tu zaczniemy to, jakiś tam, wiesz, new school czy old school, ale żeby go pociągnąć, żeby go, wiesz, żeby to była większa kompozycja. I wiesz, no i ten, ludzie jak na to patrzą, szczerze nigdy mnie to nie interesowało, bo chyba gdyby mnie to interesowało, to bym sobie tak się nie opierdolił jak pisanka. Wiesz, ja dlaczego? Może dlatego, bo od dziecka zawsze fascynowało mnie coś innego. Nie wiem, ja jestem wywrotowcem, jestem człowiekiem, który nie potrafi iść w linii, kurwa. Wszyscy, kurwa, szli w garniturach i wiesz, i w muszkach i w tym, a ja zajebałem, kurwa, dżinsy i kowbojki, bo się... Nie chciałem się wyróżniać dla nich, żeby ludzie patrzyli na mnie z boku i mnie podzielili. Ja chciałem się wyróżniać sam dla siebie, że nie jestem taki jak oni i nie idę w jednej linii z nimi, bo mi to nie pasuje. Tatuaże, wiesz, pierwsze te filmy, które tam jakieś oglądałem o jakuzie, o tym, fascynowały mnie, podobało mi się to, wiesz, zawsze mnie to fascynowało, czy jakieś tam maoryskie, wiesz, te wzorki, gdzie mieli twarze potatuowane, całe ciała. Mi to się po prostu podobało i no i co, no i postanowiłem, że gdy dorosnę do tego, bo mogłem się dużo wcześniej zacząć tatuować, zacząłem się tatuować mając 19 lat i gdy do tego dojrzeję emocjonalnie w jakiś sposób, no to zacznę się tatuować, no i dojrzałem i zacząłem się tatuować. Marcin, kolejną kwestią jest twoje podejście do wiary, no nie ukrywasz, tu mamy pentagram, tutaj Beksa zrobił ci diabła. Powiedz, skąd to się wzięło, kiedy to się wzięło i dlaczego to się wzięło? To znaczy, wiesz, do wiary. Ja wierzę, jestem osobą bardzo wierzącą, tylko że wiesz, ja wierzę w żywioły, wierzę w przyrodę, wierzę w harmonię, wierzę w równowagę dobra i zła, wierzę, wiesz, w to wszystko. Nie wierzę w jakieś wyimaginowane, kurwa, herezje typu wiara katolicka czy każda inna. Wiesz, nie zagłębiam się w inne jakieś tam religie typu islam i wiesz, judaizm czy jakieś, no bo nie żyję w kraju, który jest w jakiś sposób spacyfikowany przez to. Gdybym żył w krajach spacyfikowanych przez takie wiary, to na pewno się zagłębiał w te wiary. Zagłębiam się w tą wiarę, bo to jest dla mnie chore. To jest dla mnie chore i po prostu, no nie pasuje mi to nic, słuchaj. No, wiara to jest ogólnie temat rzeka. To jest temat rzeka, na który moglibyśmy tydzień czasu gadać i by chyba nie starczyło. Nie wierzę w to, bo to jest dla mnie, kurwa, paranoja wszystko. To jest dla mnie wszystko paranoja, jest to dla mnie wszystko, kurwa, popierdolone i no i słuchaj, no taki prosty przykład ci powiem. Urodziło się mojemu koledze dziecko. Dziecko zmarło w wieku tam, nie wiem, pół roczku czy tam iluś, nie pamiętam już, na raka czy tam na coś. Ciężką chorobę. Co było winne to dziecko? Nic. Bo co? Bo kurwa, bo
Teraz weźmy taki ten, bo chciał Bóg, kurwa, jakiś tam ich, ten kurwa wyimaginowany, ukarać rodziców. To dlaczego rodziców nie ukarał? A poza tym, że Bóg jest miłosierny. To jest, jeżeli chciał ich ukarać, to mógł ich ukarać, a nie zabierając im dziecko. No dobrze, zabrał im to dziecko, bo przypuśćmy, w przyszłości to dziecko mogło być takim Hitlerem czy Stalinem. Ale Hitlerowi i Stalinowi przecież odpuścił. Poza tym ja, jako kurwa taki heretyk i człowiek, który kurwa szydzi z niego, ubliża mu i podważam jego autorytety w każdej chwili, żyję sobie dostatnio. Ja mam wszystko. Ja żyję sobie tak, jak co niektórzy mogliby pomarzyć, żeby żyć. Ja tą chorobę biorę na siebie od razu. Od razu biorę na siebie, ja jestem gotowy umrzeć za takie dziecko w tej chwili. Tak jak stoję, mogę kurwa zgasnąć i pierdolnąć się w tą oponę i zdechnąć tam. I niech mnie nie kopią, mogę zgnić tam i wpierdolnąć. Dlaczego mnie nie zabrał? Bo co? To gdzie on kurwa jest? Aha, poczekaj. Bóg nie będzie robił tego, co ja chcę. Ja rozumiem. Niezbadane są wyroki boskie, tak? Okej. Ale teraz poczekaj. Bo teraz będzie niezbadane są wyroki boskie. Ale gdy kurwa na przykład za chwilę dostaniesz telefon i ktoś ci powie: ty Jaro, wjebało ci kurwa banie papy na konto. A ty powiesz tak: dzięki Bogu. No zaraz, niezbadane są wyroki boskie. To znaczy, że dziecko umarło dzięki komu? Też dzięki Bogu. No zaraz, dlaczego jak coś się dzieje dobrze, to są niezbadane wyroki boskie. Jak się dzieje coś źle, wiesz co chodzi? To już nie jest dzięki Bogu. To jest dla mnie kurwa chore. Nie rozumiem tego i kurwa i nikt mi nie potrafi tego gadania w kategorii, że przed Bogiem trzeba mieć pokorę, to ja pierdolę. Ja nie mam pokory przed Nim. Jebie mi to. Ja kurwa wierzę w równowagę we wszechświecie. Wierzę kurwa, wiesz, w miłość kurwa do przyrody, w szacunek do przyrody, w szacunek kurwa do zwierząt. Ja w takie rzeczy wierzę. Ja jak mogę, słuchaj, ktoś mi powie, ostatnio miałem rozmowę z takim kolegą, ale kto to kurwa wszystko stworzył? A wie ty, ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, no ale nie, na pewno nie stworzył tego kurwa jakiś tam sędziwy kurwa staruszek, nie? No a kto? Ja mówię, no dobra, chuj, przyznam ci rację. Stworzył to twój Bóg. No, ale kto stworzył Boga? O, Bóg był od zawsze. A gdzie mieszka? A gdzie on mieszka? Przecież jest napisane, że na początku był chaos. Gdzie on w tym chaosie mieszkał? Na ulicy kurwa chaos 47 czy 48? Później stworzyła się jasność i ciemność, ale nadal nie ma kurwa gdzie mieszkać. Kim on jest kurwa? Pyłem? On jest wszechobecny? No to jeżeli kurwa jest wszechobecny, czyli wszystko jest Bogiem, tak? Czyli drzewo też jest Bogiem, bo jest wszechobecne, tak? Siła natury, czyli piorun też jest Bogiem. Nie. Już to nie będziesz kurwa poganinem. Takie pierdolenie, takie wiesz, chodzi, no nie rozumiem tego chodzenia kurwa ludzi, tej obłudy kurwa, tu się modlą, tu klękają, tu wszystko kurwa jest, wiesz, ten, a kurwisko wraca do domu, napierdala swoją żonę, rucha kurwa małe dzieci, rozumiesz, i kurwa wyrzuca psa kurwa, bo mu się znudził kurwa na go, i to jest kurwa, to jest co? To jest przedstawiciel wiary. To teraz słuchaj, Bóg leniwy, ale sprawiedliwy, tak? W chuj sprawiedliwy jest. Ile ludzi bezbronnych kurwa zajebali w obozach koncentracyjnych, teraz te czystki, te wojny, to wszystko. Czemu, co to są, gdzie jest jego ta sprawiedliwość? No gdzie? No jedną kurwa chcę powiedzieć, bo co, bo ktoś zadzwoni kurwa do radia kurwa M i powie kurwa o cudzie? Że się modlił przez kurwa 17 tysięcy lat i nagle mu kurwa co, zakisiły się ogórki? No kurwa, no Jarek, no daj spokój, nie? Poza tym słuchaj, mam takiego kurwa koleżkę, bardzo religijny, bardzo. No i teraz rozmawiam z nim. Mówię, ty wierzysz, tak? On mówi, tak. Aha, mówię, no to posłuchaj. To wiesz o tym, że błogosławieni ci, którzy uwierzyli, a nie widzieli. Jest tak powiedziane? Jest. No to słuchaj, to teraz powiem ci, że Bóg mi się objawił. No to mówię, co ty pierdolisz? Tobie, takiemu kurwa heretykowi? A mówię, ale zaraz. Przecież Bóg powiedział, że bardziej się cieszy z jednego takiego kurwa nawróconego barana jak ja, niż ze stada takich potulnych kurwa owieczek jak wy, tak? No to mi się kurwa objawił, nie wierzę. No zaraz, no to jak, to gdzie jest twoja wiara? A poczekaj, Mojżesz wszedł na górę, Bóg mu się pojawił, objawił pod postacią płonącego krzewu, tak? No to było dawno, nie było jeszcze kaloryferów. Teraz mam już okres grzewczy. Dzisiaj do mnie przemówił Bóg pod postacią kaloryfera. Normalnie, zapowiedział do mnie. I powiedział mi, że to wszystko jest chuj. No uwierz mi.
Nie, no to nie jesteś osobą wierzącą, no bo jak, nie jesteś błogosławiony. Wiesz, co chodzi, no kurwa, no stary, no następny temat. Nawiedzenie Maryi Dziewicy. Przychodzi ci kobieta na chatę i mówi, Jaro, jestem w ciąży. Ale nie, no przecież kurwa jestem bezpłodny. Bóg mnie nawiedził. Ty w to wierzysz. No bo jak? No przecież, jeżeli w to nie uwierzysz, to zaraz, to twoja kobieta nie jest godna nosić, kurwa, dziecię Boga? Przecież Maria też była normalną kobietą, którą, wiesz, została naznaczona. No to co, to twoja kobieta jest kurwą? Uważasz swoją kobietę za kurwę, bo nie może nosić tego? No to jak? No to jak nie uwierzysz jej? No zaraz. Ziomek. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, tak? Trzy osoby, ale pod jedną postacią. Czyli co? Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Duch Święty nawiedził Marię? Czyli nie Bóg. Czyli Jezus nie jest Synem Boga, tylko jest Synem Ducha Świętego. Poza tym nie jest Bogiem, tylko półbogiem. Bo jego matką była ziemianka, a on był ojcem Bóg. No tak? No kurwa, stary. No. Albo no co, to Jezus sam wyruchał swoją matkę, z której się później urodził? No kurwa, no wytłumacz mi to. No tego się nie da wytłumaczyć. No właśnie, to dlaczego ludzie cały czas, to był sobie jakiś typ, kurwa, 2000 lat temu, założył Związek Zawodowy Rybaków, ludzie dalej w to idą, no i chuj, no i niech sobie idą, no kurwa, ale dlaczego starają się tym, kurwa, zainteresować innych? Poza tym, słuchaj, jak brzmi, kurwa, przykazanie? Nie cudzołóż, nie cudzołóż, czyli nie uprawiaj seksu, tak, z inną kobietą, tak? A te kurwy co robią? Ruchają małe dzieci. Molestują, kurwa. I to jest wszystko dobrze? I to jest, kurwa, i to jest przyjmowane wszyscy, kurwa? Wszyscy, kurwa, papieże, wszyscy wiedzieli o tym, co się dzieje. Żaden z nich nic z tym, kurwa, nie zrobił. Wszyscy trzymali palec w dupie, kurwa, za czasów, kurwa, wojny Hitlerowi. Wszyscy ciągnęli pały, wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Nikt z tym, kurwa, nic nie robił. Teraz wszyscy mają, kurwa, ale do pogromów, kurwa, islamistów, że niszczą chrześcijan. Ale zaraz, wróćmy, ja nie mówię, że to jest dobre, nie mówię, że to jest dobre. Ale zaraz, zaraz, replay. Wróćmy ileś set lat wcześniej. Co robiło chrześcijaństwo? Co robiło chrześcijaństwo? Ilu, kurwa, zabiło ludzi podczas świętej inkwizycji? A wojny krzyżowe? A na siłę, na nakładanie, kurwa, wiary katolickiej? Chrzest Polski. Chrzest Polski, myślisz, że my przyjęliśmy, bo co? Bo nam tak było chętnie, kurwa, do tego? Nie! Nie, bo się, kurwa, król wtedy, kurwa, bał o swój lud, o swoje państwo, że go, kurwy, dojadą. I przyjął chrzest, żeby się, kurwa, wiesz, uratować swoje. Wiesz, kurwa, wybrał, kurwa, mniejsze zło. Bo tak to by nas dojechali, kurwa, i tak, i tak. I to jest wiara, to jest Bóg, na siłę przekazywanie, wpierdalanie, kurwa, wiary. No ziomek, no to jest, ale teraz słuchaj, no dobra, bo to już wpierdamy się w kościół, ale Bóg. To jeżeli, słuchaj, ja jestem, kurwa, szefem jakiejś, kurwa, organizacji, tak? I mam jakieś, daję im jakieś, kurwa, właśnie takie przykazania, regulamin. I ktoś, kurwa, tego nie robi, to ja go gnam, kurwę. Niech w pocie czoła, kurwa, gnije w jakimś, kurwa, worze. Niech go ruchają, niech go zarżną i utylizują i dadzą do jedzenia zwierzętom w tym. A ten Bóg co z tym robi? Co z tym robi? Ruchają niewinne dzieci, kurwa. Okradają. I co? I się z tym nic, kurwa, nie dzieje? Niewinni, kurwa, ludzie umierają i co? I gdzie on jest? Bo życie wieczne, jebie życie wieczne. Co to jest, kurwa, życie wieczne? No co to jest życie wieczne? Przyszedł ktoś z tamtej strony i powiedział ci coś o życiu wiecznym? Nie, mi też nie. Mimo, że mój koleżka umarł, kurwa, naprawdę taki, kurwa, bandzior, kurwa, z krwi i kości i powiedział, ty, jak ja już tam, kurwa, pójdę, no to nikt mnie nie powstrzyma, żeby przyjść i powiedzieć, co tam jest, że rozjebie ich wszystkich. I jakoś do tej pory nie przed nim nie powiedział. Bo co, bo jest w piekle? W dupie, kurwa, jest, a nie w piekle. On w piekle to by rozjebał, wszystkich spalił piekło i poszedł ich wyruchać tam na górze. Także wiesz, co chodzi. Także to jest takie pierdolenie. To tak samo następny przykład, kurwa, błogosławieni, którzy, kurwa, nie widzieli, uwierzyli. Zjedz swoje gówno. Zjedz swoje gówno. To rano wstaniesz i będziesz miał garnek złota przy łóżku. Co ty pierdolisz? No tak samo ty pierdolisz mi o życiu wiecznym. Te cuda, to wszystko, kurwa, nie dziwy. No stary, no ja pierdolę, to można było, kurwa, w to wierzyć, gdy byliśmy, kurwa, jaskiniowcami, ale nie teraz. Jest człowiek inteligentny, kurwa, i chyba widzi, o co w tym wszystkim chodzi. No kurwa. Bóg, ja nie byłem nigdy nauczony, że Bóg jest, kurwa, dobry dla mnie. Ja zawsze byłem uczony, że Bóg, kurwa, jeżeli zrobię to, to pójdę do piekła. Rób to, bo Bóg się na ciebie pogniewa. Nie, to. Kurwa, no stary. Ja nie słyszałem, że kurwa, zrób to, to będzie fajnie, wiesz. Ja zawsze byłem uczony, że to jest, kurwa, to jest złe. Poza tym, wolna wola, następny temat. Jaka wolna wola? Jaka wolna wola? Dostajesz, kurwa, instynkty. Dostałeś jako facet pociąg płciowy, tak?
No i nie możesz z nią korzystać, nie cudzołóż. To po co ci dany jest ten pociąg? Skoro jest od razu powiedziane, nie kurwa, nie korzystaj z tego. Rozumiesz? Jest ci stworzone, kurwa, zmysł, smaku, to wszystko. I na przykład chcesz spróbować, kurwa, kokainy czy tam czegoś. No bo tak. Ale jest, kurwa, nie. To jest złe. Nie. To po co ci jest to dane? Po co ci jest dane? Po co wolna wola? To nie jest wolna wola. Wolna wola to, bo masz swój rozum. Chcesz, to zrób. Nie zostaniesz za to ukarany. Jesteś dzieckiem Bożym. Wszystko jest dla ciebie. Wiesz, co chodzi? To jest złe, kurwa. Ale jak, kurwy, ruchają małe dzieci, to jest dobre. To jest dobre i nikt z tym nic nie robi. Porucha teraz tego kurwę, co złapali. Mam nadzieję, że jak pójdzie do podatku, będą tak ruchać, że mu kicha stolcowa wypierdoli do samej ziemi. Ale no to jest non-stop, to jest taki przykład, wiesz, teraz już jestem, nakręciłem się tym wszystkim, kurwa, już są jakieś emocje. Ja tylko mam więcej, kurwa, to jest kurwa, chore, nie? Dlaczego, kurwa, każdą wojnę, która była prowadzona w imię Boga? Wszystkich prowadził Bóg. Obojętnie, jak ten Bóg miał na imię, czy to był Jahwe, czy to był, kurwa, Allah, czy to jest, kurwa, Bóg nasz, kurwa, ten chrześcijański. Zawsze Bóg. Ja jeszcze nie widziałem armii, która by wstała i powiedziała: w imię szatana, awe szatan, rozpierdolmy wszystkich. No nie pamiętam takiej. No nie pamiętam. Zawsze wszystko było, kurwa, przykrywką, kurwa, tego. Szatan, jaki szatan? Co wszyscy myślą, że ja to wierzę w jakiegoś, kurwa, rodatego pana, kurwa, co przebiera kopytkami, kurwa, siedzi na ognistym tronie i pierdzi, kurwa, w bąki? Nie, kurwa, szatanem to jest wszystko to nazwane, co nie pasowało dogmatom chrześcijańskim. Wszystko. Kiedyś była wioska, była w wiosce pani jakaś tam, kurwa, wiesz, która zajmowała się, wiesz, ziołami, zajmowała się wszystkim jakimiś takimi naturalnymi rzeczami, leczyła ludzi, tak? Ale zaraz, jeżeli kogoś wyleczyła, nie zrobił tego Bóg, ani, kurwa, ksiądz, ani jakiś, kurwa, znachor, kurwa, to już była zła, to już szatan ją napętał, już chuj była zła, kurwa. Kozioł, kurwa, wiesz, symbol, kurwa, męskości, symbol pierwiastka, symbol siły, symbol płodności. Zły, kurwa, szatan. Wszystko jest szatanem. Wszystko jest, kurwa, złe. Rozumiesz? I stąd ci wziął, kurwa, szatan. To już, kurwa, to jestem szatanistą. Nie chcę mi się, kurwa, już wszystkim, kurwa, tego tłumaczyć. I tak, jestem szatanistą. Wszystko, co, kurwa, nie idzie w dogmatach katolickich, jest, kurwa, złe. Jeżeli twoje dziecko ma tatuaż, to dzieje się z nim źle. Już interesuje się nim szatan. No i takich, kurwa, idiotów jest pełno. Wiesz, o kim mówię, nie? No, kurwa, przez człowieka. A ludzie, kurwa, w to wierzą, te, kurwa, tempaki, nie? No i, kurwa, urodzi się, kurwa, dziecko jakieś chore, no rodzice się opiekują, że tak. Nie interesuje mnie to, widocznie Bóg tak chciał. To się ruchaj, kurwa, jak kochasz takiego Boga, coś robi z ciebie idiotę i twoje dziecko, kurwa, robi, no to się ruchaj z tym swoim Bogiem i wypierdalaj. No ja tak podchodzę do tego, nie? Prosty schemat. No i to jest temat wiary, nie? Tak pokrótce. Marcin, oglądając wywiady z tobą, przeprowadzając wywiady z tobą, można zauważyć, że jesteś osobą dość wulgarną. Powiedz, skąd wziął się taki sposób bycia twój? To znaczy inaczej, nie jestem osobą wulgarną, tylko używam wulgaryzmów, ale używam tych wulgaryzmów w kategorii... nie, że sobie mówię, kurwa, pierdol się, cwelu jebany, tak na pokaz, tylko po prostu u mnie to jest wplecione w normalny, wiesz, jakiś tam szereg słów, w normalną jakąś tam rozmowę. Czasami używam to jako przerywnika, jakiegoś przecinka. Wiesz, ogólnie jeżeli rozmawiamy na poważne tematy, to nieraz ponoszą mnie emocje, emocje powodują to, że się zaraz, wiesz, nakręcam. No i nawet nie panuję czasami na tym. Nie pochodzę z żadnej patologii, z jakiejś, wiesz, że u mnie się bluźniło w domu czy coś. No po prostu, no nie umiem tego wytłumaczyć. No. Szybko mi przychodzi takie słowo, nieraz, wiesz, jako jakiś zamiennik, nieraz w emocjach. No i tak gadam, poza tym, wiesz, no... Żyjemy w takich jakichś dziwnych czasach, że... Ludzie nie rozumieją, jak się do nich normalnie mówi. Czasami trzeba młotkiem przypierdolić. No i teraz sobie mam powiedzieć, młotkiem uderzyć? Nie przypierdolić, wiesz, no i tak wychodzi właśnie to, że jestem wulgarny. Poza tym, wiesz, no ogólnie mówię to, co myślę i robię to, co mówię, a to, co myślę, czasami nie potrafię inaczej tego przedstawić, niż używając słów wulgarnych, wiesz. Potrafię rozmawiać, nie używając wulgaryzmów. Są sytuacje takie, że wiesz, że umiem to zrobić, ale gdy jestem, wiesz, w jakiś sposób, mówię,
zdenerwowany, czy emocjonalnie w jakiś sposób coś mnie dotyka, to nie kontroluję tego i nawet nie chcę kontrolować, bo jest tak mi wygodniej. Teraz chciałbym właśnie pokazać parę fragmentów wywiadów naszym telewidzom archiwalnych. A co byś powiedział tej grupie hejterów, którzy tam są tobie przeciwni? Pierdolcie się i zdychajcie i róbcie pałę moim psom. Po prostu taki jest schemat, robisz biznesy takie, żeby przynosić jak najwięcej korzyści, prawda? Czyli nie będziesz handlował kurwa kapciami, tylko będziesz, jak masz kurwa dojście, to sprowadzisz tonę koksu z Kolumbii i ją rozprowadzisz, tak? Wiesz, co chodzi? I o to chodzi, tu chodzi o pieniądze i wiesz, i ja to podchodzę do tego, jestem przede wszystkim biznesmenem. Każdą dziedzinę życia, wiesz, mam 30 lat, każdą dziedzinę życia jakąś taką, wiesz, którą prowadzę, jakieś swoje ten, to staram się, żeby, wiesz, jak najlepiej wychodzi na tym finansowo, no bo, no, nie ukrywajmy, kurwa, no trzeba czegoś żyć. Nie będę wpierdalał trawy, ani pił wody z kałuży, prawda? No, tak to wygląda. Ja do tego podchodzę w sposób biznesowy, ale normalny, że jeżeli chcę wychodzić dobrze na tych biznesach, to muszę być zajebiście przygotowany, żeby, wiesz, żebym to nie ja, kurwa, później chodził z rozjebanym łbem, tak? Tylko żebym to ja, te łby, kurwa, psuł. Walka w moim mieście. Przyjdą dwie grupy ludzi. Jedna grupa przyjdzie moich przyjaciół, znajomych, moich fanów zobaczyć moją wygraną. Drugą przyjdą te kurwy, różne tam pedały i inne cymbały, co się potrafią tylko pruć za plecami, zobaczyć moją klęskę. Myślę, że uciszyłeś trochę to środowisko hejterów, którzy tam mówili, że nie jesteś zawodnikiem MMA? Szczerze, to chuj na nich wykładam i ode mnie to jest wielki, soczysty chuj im w dupę. No, powiem ci szczerze, nie nazwałem tych kurwów chyba tylko dziurawymi sandałami. Co ja mogę jeszcze o nich powiedzieć? Powiedziałem, żeby robili pałę moim psom. Powiedziałem, że chuj im w dupę. Powiedziałem, że są starymi kurwami. Co jeszcze o nich mogę powiedzieć? No, nie wiem. Powiem ci ostatnio, rozmawiam sobie z moim kolegą, podchodzi jakiś kurwa wychodek i okazało się, że to jest jeden właśnie z tych hejterków. I mój kolega mi o tym powiedział. No to jak w niego kurwa jebnąłem, to się zesrał w majtki i uciekł. I patrz, i co mi da, że go napierdolę? Co mi da? No co, na policję pójdzie, a później zamiast ja na galę, to będę musiał kurwa siedzieć kurwa 3 miesiące za pobicie, prawda? To szkoda gadać, a wy co jest najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze to jesteście wy, bo mając fora, mając fora i jakieś kurwa, i jakieś takie, wiesz, portale sportowe, wydajecie im możliwość komentowania, po co? Jak widzicie, że ktoś komentuje się, pruje, pociśnijcie z nim, wypierdalaj z tego forum, ty stara kurwa, na przykład na jakimś tam jest DX, tak? DX ostatnio ostro się pruje do mnie i do chłopaków, wypierdolić go, pocisnąć z nim, pognać. I to dobra, zapamiętam DX. Drugiego, trzeciego i się takie kurwy zbrowią gdzieś, zrobią sobie własne formy, no sobie sami robić laski. Dobra, DX mówisz? Na przykład. A jeszcze jest taki, jeszcze jest dzisiaj jeden fantastyczna rzecz, że dostałem nominację na niebieski pas. Proszę. Jest. Wiesz, mamy zawsze owacje zbiera, bo Mamedowi szacunek należy się ustawowo. Jemu się należy szacunek ustawowo. Nie można, znaczy no nie, no znajdzie się zawsze ktoś, kto znajdzie. Ja uważam, że nie można o Mamedzie, jeżeli chodzi o zawodniku, powiedzieć złego słowa. Bo nie można, w żadnej płaszczyźnie, jeżeli ktoś znajdzie jakieś zawsze braki, to znaczy jest kurwa idiotą i cymbałem. No dobrze, Marcin, dzięki serdecznie za wywiad i do zobaczenia na kolejnej gale. Dziękuję bardzo i zobacz, odbyło się bez żadnego bluźnierstwa. No prawie. Nie, no tam nie. Powiedz, Marcin, o, przejechałeś na czerwonym świetle właśnie. Ojej, znów popełniłem przestępstwo, dożywocie. W piekle będę się smażył za to. Powiedz, twój stosunek do hejterów. No jest to dość słynne, powiedz mi, czemu oni tak cię nakręcają strasznie? Wiesz co, może nakręcają mnie dlatego, bo to jest w jakiś sposób moja bezradność, że nie mogę takiej kurwy cupnąć, wiesz, na żywo, bo to jest, ja ci powiem, to jest tak, banda kurwa parówek, bo to jest paruwa, to jest, to paruwa to jest za dużo powiedziane, taka kurwa siedzi jebany na tym swoim kurwa necie i pisze, i swoje frustracje wyrzuca, i swoje teorie. W 99% są kurwa szmaty, takie zaszczane i zasrane szmaty, które w życiu nic kurwa nie osiągnęły. Nie udało im się kurwa nic osiągnąć, tak? Byli całe życie ruchani i bici. I teraz on na tą chwilę kurwa robi sobie wirtualną swoją jakąś tożsamość. I wiesz, i kurwa, i może swoje, wiesz, swoją żółć wylewać, tak? Znają się oczywiście na wszystkim kurwa najlepiej, tak? Są mega kurwa zajebistymi gośćmi. I tylko swoje komentarze, wiesz co? Ogólnie mnie wkurwia to, że gdziekolwiek, na cokolwiek wejdziesz, jest możliwość komentowania. Po co to? Po co to? Chuj kogo obchodzi twoje kurwa zdanie. Pogadaj sobie ze swoimi znajomymi jakimiś. Powiesz. Powymieniajcie się swoimi poglądami.
pokazało się te spodnie. Ale fajne spodnie. No chuj mnie to obchodzi. No chodzę te spodnie, to są fajne. Chuj mnie obchodzi twoje zdanie. Wiesz co ci? Jakieś takie forum, że na przykład jak się chce ktoś podzielić, czy jest taki dany produkt dobry, czy szuka porady, co do czego. Tak, jak najbardziej, popieram to. No ale kurwa, wiesz, moje nienawidzą, ja większość przykład to są szmaty, są takie gluty, kurwa, 15-16-letnie. Chociaż na pewno zdarzają się też jakieś tam, kurwa, wiesz, większe kondony, co są mega, kurwa, twardzielami w internecie, nie? Najśmieszniejsze jest to, że kilku z nich capnąłem w życiu i olbrzymie zdziwienie ich było, gdy mnie zobaczyli, wiesz, olbrzymie. To jest, wiesz, to jest nie do opisania wyraz twarzy takiego kurwy, jak nagle mam je przed sobą, a jeszcze chwilę wcześniej, wiesz, wyrażał się, co on by ze mną zrobił, jaki to jest ostry, wiesz, nie? To jest piękne, to jest coś, w ogóle, wiesz, to niczego nie do porównania. Najlepiej, wiesz, jak siedzi taka banda, to tak jak w życiu, siedzi banda, kurwa, 15, 20, kurwa, kondonów i się przekrzykują, co oni by, kurwa, ze mną zrobili, czy z kim innym, jakie to są to, a później jest sytuacja, że idzie naprzeciwko, nawet trzech będzie ich szło, to kurwie nie wiedzą, co z nami zrobić, tu, wiesz, albo telefon i nagle ktoś do nich dzwoni, wiesz co, nie? Takie, kurwa, balasy, albo podchodzi sam, jak jest sam, to sam mi, kurwa, kiwa, siema i podlatuje ze mną do mnie z witą, bo, kurwa, bo nie wie, czy czasami jak, kurwa, nie załagodzi tego pierwszego wrażenia, to nie odklei się coś, kurwa, czy się chyba nie kręci, mu łba zaraz nie rozpierdolę. Bo to wiesz, co chodzi, nie? Tylko to widzisz, jak to się z kurwami kończy, tu jest kozak, tu się pruje, tu się kurwisko napina, co by nie ten, dostanie na dziurę, zostanie mu trochę zdrowia zabrane, no i co, i idzie na policję. Posraniec pierdolony jeden z drugim, także wiesz, dla mnie to jest w ogóle, to są dla mnie każdy, obojętnie, kto kurwa komentuje, czy komentuje dobrze, czy źle, to jest to niepotrzebne, niepotrzebne w ogóle, niepotrzebne to jest w żaden sposób. Tak jak powiedziałem, jakie są potrzebne, jakieś tam wymiana opinii, wymiana jakichś, wiesz, takich tych, tak, bez jakichś tych, ale takie komentowanie, kurwa, po co to komu jest potrzebne, nie, a jeszcze wiesz, hejtowanie, kurwa, i napinanie się, kurwa, wiesz, i prucie się, no to są kurwy, i zobacz, ja to mówię oficjalnie do kamery, że to są kurwy, zwykłe parówy, szmaty, i kurwa, niech ruchają się ze swoimi, kurwa, ojcami, kurwa, niech jedzą gówno z kibla własnej matki, i dla mnie to są tyle warte cwele, nie, i nic więcej. A teraz zaraz będzie, wiesz, później będzie ten wywiad gdzieś tam i zaraz będzie, no to kurwa, i się będą pryły pedały i pogręce, nie? No i co? I oni myślą, że ja w ten sposób, nie wiem, czuję się upokorzony, że się kurwisko jakieś pruje do mnie, że mi wypomni, kurwa, jakieś walki, że przegrałem, czy że coś mi w życiu nie wyszło. Wyjebane mam jaja. Zobacz, ja jedziemy sobie, kurwa, furą do mojej stajni, do mojego konika. Mam dwa psiaki, mam wspaniałą kobietę, mam jakiś budżecik. Kurwa, co mi obchodzi, albo kogoś na człowieka takiego jak ja, jakieś prucie się, kurwa, jakiegoś gimbusa pierdolonego, niedowartościowanego cfela, czy jakiś, kurwa, zapryszczonego kondona, no co to jest? Po prostu, jak będzie sytuacja, że będę mógł cię capnąć, to cię capnę i cię, kurwa, wtedy wytarboszę za ryj. A jak nie, to pruj się dalej, żyjesz jak gówno, zdechniesz jak gówno, gówno w tym swoim gównianym życiu osiągnąłeś i jesteś po prostu gównem. I to jest takie, wiesz, skwintowanie tego całego tematu, nie? Balasów, parów i innych kondonów. A wiesz co, ciekawi mnie kwestia, w jaki sposób ty ich zapałeś? Skąd wiedziałeś, że to akurat te osoby są tymi hejtami, które tam... Wiesz co, to był czysty, jedynie był czysty przypadek, bo jednego to spotkałem kiedyś, stoi mój kolega stoi i wiesz, no i co, no i gadam z nim, a tu podchodzi jakiś, kurwa, balas i stałem plecami, on nie przyciął, że to ja. No jak mnie zobaczył, zbystrzał, a ten mój koleżka wiedział, że on się tak, wiesz, podprówa do mnie. No i mu powiedział, no teraz powiedz mu, kozaczku, jaki jesteś ten, a on zblad, a wie. No to chodź tak. No i tam poszedłem z nim za róg. Jednego to pamiętam, znalazłem w bardziej troszeczkę taki sposób wyrafinowany, już bardziej to było, trzeba było tam pogrzebać, kurwa, w sieci. Jakoś tak, wiesz co, są takie, jakieś, że tak jak ten DX kurwisko gdzieś tam kiedyś był na jakimś forum. Jakoś tak mi przypadł do gustu, nie wiem, jakoś tak na bardzo, żeby mnie podkurwiać. Na innych forach też są jakieś tam, patrz, znów czerwone. I wiesz, jakoś tak nie jest, kurwa, to psy jadą przed nami. Nie, myślałem. Myślałem, że zaraz będzie mandacik. Nie, bo AA na końcu, wiesz co chodzi, a to policja u nas ma, ale to myślę, że to kija jedzie. I słuchaj, no i co? I wiesz, i podpadł mi to z kurwą, pocisnąłem tam na tym, nie? I tego też tak jakoś, to był taki lokalny tutaj taki
kurwa, wiesz, parówka lokalna. No i tam mój koleżka mi go wyczaił. Przez jakieś tam swoje, kurwa, wiesz, procesy. No i zapukałem i porozmawiałem sobie z panią, znaczy to pan pani, bo to jest, wiesz, to parówka zwykła, taki kondon. No i to jest to. No i tak ogólnie, wiesz, tam, że jak tak ostatnio jestem sobie z kimś tam, gdzieś tam sobie gadam. No i dowiedziałem, że to jest jakiś tam, wiesz, chujoza też taki. No wszystkich nie capnę, bo to, wiesz, chodzi. Większość z tych, co się najbardziej prują, to jak widzę mnie, to mijają mnie szerokim łukiem. Albo sami z witą wyjeżdżają i, wiesz, chodzi, bo to jest ten, nie? A tak, no to mówię, no, jak jest możliwość capnięcia, to capnę. A jak nie, to nie napinam się tym w ogóle. Tylko po prostu mówię, wkurwia mnie to, że to jest, wiesz, takie... Taka niemożność takiego, kurwy, złapania i zgniecenia jak cebulę. Bo to, no bo to, tak trochę, wiesz, nie? A jak ich, wiesz, tak wyczajam, nie szukam ich. Jak się mówię, patrzcie, ładnych koni tam stoi, też stadnina tu jest. To jest ten, no to jak jest, mówię, możliwość, to taka odskocznia od rzeczywistości. Powiedz parę słów o twoim mieście, Płocku, czy, nie wiem... Miasto ogólnie, jako miasto, jest cudowne, bo jest tak. Małe miasto, znaczy małe w sensie, że powierzchniowo, nie jest to nie wiadomo jak rozlazłe miasto, rozbudowuje się teraz, ma około tam, nie wiem, 140-150 tysięcy mieszkańców, tylko z tym miastem jest coś takiego, że ja nie wiem, czy to z tej fabryki, te opary, które wydostają się, to jest bardzo dziwna mentalność ludzi. Płock po wojnie miał tam, nie wiem ile tam, 30 tysięcy, 40 tysięcy mieszkańców, jakby wybudowali fabrykę, nagle ta liczba ludzi zwiększyła się tam do właśnie 100 tam iluś tysięcy. Ale tych ludzi musieli skądś nawieźć. A wiesz, jaka jest mentalność ludzi ze wsi, tam z takich, wiesz, małych miasteczek? Nie żeby też dojść do czegoś, to żebyś ty stracił. I to jest chore, to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na przykład idzie taki sobie typ do pracy na 6 rano, podapierdala młotkiem, ten wraca do domu zmęczony, on już nie ma ambicji i aspiracji, żeby się rozwijać, żeby dalej coś, tylko po prostu, kurwa, jest ta fabryka, jest tego 10 czy tam 15, kurwa, tip i wiesz, i to mu wystarcza. I teraz dziecko, jakie ma autorytety z domu? Takie same, po prostu, wszystko, wiesz, tutaj na przykład upadają knajpy nocne fajne, upadają fajne restauracje, tu się nic nie dzieje, tu nie ma w ogóle aspiracji jakiegoś rozwoju dla młodzieży. Młodzież wyjeżdża stąd studiować, wiesz, mamy tam 3 czy 4 szkoły takie, wiesz, wyższe, że można studiować, no ale ludzie wyjeżdżają raczej do dużych miast, jak Toruń, jak Warszawa, jak wiesz, jak Poznań, żeby, wiesz, żeby się rozwijać, czy w kategorii, wiesz, wykształcenia, czy w kategorii zarabiania pieniędzy, no bo niestety, no tutaj, tu nie ma takich możliwości. Nic się nie dzieje ogólnie w tym mieście, no takie jest, wiesz, to miasto, nie ma tu żadnych korzeni, nie ma tu korzeni zapaśniczych, nie ma tu korzeni bokserskich, gdzie kiedyś w dawnych czasach to była podstawa jakichś takich, wiesz, nie? Czyli nie ma też jakichś tam korzeni bandziorskich, nie ma tu jakichś takich, wiesz, nie wiadomo jakich, czy to wszystko było tak trzymane. No i to wszystko tak, wiesz, umiera to miasto. Było kilka klubów kickbokserskich, te kluby też poupadały. Wszystko kręci się tutaj koło piłki nożnej, gdzie klub kibiców ma naprawdę fajnych, bo chłopacy, nawet dużo chłopaków, co u mnie w klubie ćwiczy, jeździ po Polsce za kurwa tymi patałachami, bo to inaczej ich, kurwa, nie potrafię nazwać. Jeżeli, kurwa, w pizdę dostają takich drużyn, że wiesz, co chodzi. A to jeszcze, żeby to było poprzedzone ciężką pracą, czy dalej mój kolega był ich fizjoterapeutą i mówi, jak oni trenują, wiesz, co chodzi. I to mnie wkurwia, ale siano, kurwa, słuchaj, na przykład jedna wypłata miesięczna zawodnika wystarczyłaby mi na rok czasu zapewnienia moim chłopakom startów. Startowe, odżywki, jakiś sprzęt, wiesz, co chodzi. To jest niefajne i tak jest w każdym mieście. To oczywiście, że ja nie wiem, teraz nie generalizuję wszystkich piłkarzy nożnych, tylko... Bo są piłkarze, którzy zasługują na to, tak? Którzy trenują, którzy się przykładają, których jest to pasją, tak jak naszą pasją są sportowki. No ale kurwa, niestety jedna osoba nie dźwignie całego ciężaru, tak? A reszta bazuje tylko na tym i chuj. I tak jest. Poza tym, słuchaj, zobacz, na przykład mało się zdarza, że piłkarz nożny po skończeniu kariery idzie gdzie indziej. Zobacz, ja na przykład skończyłem, kurwa, w kickboxingach, w tych całych gimnastykach, wszedłem do MMA. Za chwilę skończę MMA, no to będę co innego robił, wiesz, chodź, ale coś będę robił. A on co, wiesza, kurwa, te, na kołku i chuj. I co? I co on będzie robił? Co on pójdzie, kurwa, co będzie robił? Latawce puszczał?
I wiesz, nie? No i to się wszystko w tym, dużo tracą na tym piłkarze ręczni nasi, bo piłkarzy ręcznych mamy potęgę. Co rok, albo wicemistrz, albo mistrz, albo Puchar Polski, wiesz, coś, nie? To, że też jest mało płockierów w tej naszej drużynie, bo to też są dziwne takie, wiesz, działania tych całych, wiesz, szefów tych wszystkich tych, bo mój koleżka grał kiedyś w juniorkach, mega, kurwa, kozak, wiesz, wszystko dobrze, doszedł do wieku seniorskiego, no i co? Radź se sam. Wiesz, nie przedłużają kontraktów, nie ten, także no to jest takie dziwne, to jest to miasto. Większość, wszystko toczy się wokół tej fabryki, gdzie pracuje większość ludzi, no i to wszystko, wiesz, nie? Fajne jest to, że ci, którzy powinni się znać w tym mieście, to się znają. Coś pomóc, coś załatwić, można sobie przyspieszyć, pomóc, wiesz, chodzi. Także to jest fajne, fajnie mamy, bo mamy miasto zajebiście położone, bo ogólnie my mamy miasto tak, jakby było na Mazurach. Dookoła jeziora, w którą stronę bym was nie zabrał, to są jeziora. Chwila, moment, jeżeli nie ma korków, no to chwila, moment, wyjeżdżasz z miasta, jesteś w lasach. Dookoła są lasy, wiesz, mam gdzie sobie pojechać z psami, tutaj gdzie jedziemy, zobacz, chwila, moment, jesteśmy już za miastem. Jest nasza stajnia, można sobie przyjechać, popizgać na koniku. Naprawdę super, super, super. Co, jesteś osobą szanowaną w tym mieście? Masz takie odczucie? Nie wiem. Nie wiem, wiesz, nie zagłębiam się w to, bo ludzie, którzy mnie szanują, to mnie szanują, których ja szanuję, to też szanuję. A wiesz co, miarą sukcesu jest liczba twoich wrogów. Ja odniosłem sukces olbrzymi, bo powiem ci też, że samo to też zabiegałem w jakiś sposób swoimi, wiesz, przekonaniami, swoim postępowaniem. Nie daje się klepać po plecach. Nigdy nie dawałem się klepać po plecach. Dużo w ten sposób straciłem w różnych tam kategoriach, no bo jeżeli przychodzi do mnie, kurwa, frajer, co, kurwa, jest napizgany sosem tak, że rozumiesz, że naprawdę mógłby, kurwa, kupić, kurwa, pół miasta i on mi mówi, że nie ma tych pieniędzy za dużo, ale jak mu coś tam wyjdzie, pasika, to rozumiesz, to pomoże. A wiesz, ja ci mogę pomóc, kurwa, wyjebie ci zaraz w ryj. Wiesz, chodź, takie, kurwa, to jest chore, nie? Prowadzę zajęcia w klubie, prywatne zajęcia, gdzie naprawdę biorę grosze za te, kurwa, zajęcia. On przychodzi i się jeszcze krzywi. Ja mówię, dobra, ty, słuchaj, to ja ci dam, kurwa, dwa razy tyle, tylko przychodź i trenuj u mnie, błagam cię. I wiesz, gnam takie, kurwa, osoby. A to fama idzie, że go wyrzucił, nie powie dlaczego, że okazał się gównojadem. Tylko wiesz, to później taka fama tworzy, tak jak były tam sytuacje z tymi, na przykład moimi różnymi tam pseudo, kurwa, zawodnikami, których wygnałem, bo się nie potrafili zachować. No i to fama idzie, a czy mnie szanują, czy nie? Słuchaj, ja powiem ci tak. Ci, co mają mnie szanować, to mają mnie za co szanować. Bo każdemu zawsze służę, kurwa, pomocą taką, czy sraką, czy owaką, czy wiesz, czy tu podjechać, czy to załatwić, czy tam. A ci, co mnie nie szanują, no to mnie nie będą szanować. Ja o ich szacunek w ogóle nie zabiegam. W dupie to mam. Nie mam to w dupie. Ja wolę mieć, kurwa, 5 zaufanych przyjaciół, kurwa, i bliskich mi osób, niż 20 tysięcy takich, kurwa, pseudo, kurwa, kolegów, którzy klepią po plecach, a za plecami swoje, wiesz, no pierdolić jakieś ten. Jaja na to. Mam, kurwa, słuchaj, poza tym mam... Kurwa, właśnie zaciepnąłem się. Mam 36 lat, ja chciałem powiedzieć, mam 30 lat. Ja nie mam 36, ja nie mam 30 lat. Ja jestem przed 40, kurwa. Za chwilę będę miał 37, wiesz. Ciebie mam się przejmować. Ziomek, dla mnie najważniejsze to jest, wiesz co, żeby, kurwa, wstać rano, żeby moje psy, kurwa, były zdrowe, żeby przyjechać sobie do stajni, wyczesać Katiusze, pojeździć sobie na niej, bo sobie na niej jeżdżę teraz, żeby moja kobitka była zdrowa, żebyśmy się nie kłócili, żebyśmy sobie mogli iść w weekend, kurwa, do kina, na kolację, żeby spotkać się z moimi bliskimi przyjaciółmi, zjeść sobie coś, pogadać. To jest dla mnie ważne, a reszta, ziomek, nie każdy żyje swoim życiem, a jak te kurwy chcą żyć moim życiem, niech żyją, niech przyjdą jeszcze do nasram, kurwa, w reklamówki, żeby, kurwa, trochę mojego gówna ponosili, wiesz, chodzi, kurwa, życie, dla mnie życie jest w 100% spełnione, jestem spełniony swoim życiem, osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć, mam to, co, o czym marzyłem, czym miałam się przejmować. Trzeba żyć, wiesz, trzeba żyć, nie, no inaczej, może nie cały czas żyć chwilą, ale cieszyć się chwilą, bo w naszym przypadku, no, na przykład Ania Przybylska, tak, 35 lat, mega piękna kobieta, super kobieta, nie wiesz, nie było jej pełno, nigdzie się nie panoszyła, tak, i nagle do niej zapukała kostucha, chodź, czas na ciebie. Zostawiła trójkę dzieci, tak, trójkę? Nie. No mniejsza z tym, nawet zostawiła tam kilkoro dzieci i wiesz, i to jest to, nie wiadomo kiedy, dlatego
Nie można być taką, kurwa, zakłamaną szują, chujem, kurwa, cały czas szpącąc, kurwa, dokuczając. Trzeba się cieszyć, trzeba coś robić, trzeba bezinteresownie ludziom pomagać, trzeba się cieszyć życiem, korzystać z niego, pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy. Jest tyle rzeczy fajnych do zrobienia. Ja na przykład teraz widzę dopiero niektóre rzeczy, które są do zrobienia, gdy już nie jestem takim, wiesz, aktywnym sportowcem. Naprawdę jest super dużo rzeczy i super można bezinteresownie pomóc czy zrobić. Dlatego co mi da, że ja na przykład wejdę, kurwa, na jakieś tam strony, tak jak zauważyłem, że na najbardziej popularnych tych stronach, kurwa, jest najwięcej tego kurestwa, tych hejterów zajebanych. No i co im to? Zamiast siedzieć pierdolony, kurwa, kondonie i prucie, wyjdź i pozbieraj śmieci wokół, nie? Nie jestem śmieciarzem. No to nasraj, kurwa, na niej, wiesz, te śmiecenie. Nie wiem, weź, kurwa, 10 zł, idź, kurwa, do tego, do jakiegoś hipermarketu i kup, kurwa, nie wiem, paczkę, kurwa, żelków. I daj dzieciakom tym bidnym, co biegają pod, kurwa, pod blokiem. Masz więcej pieniędzy, idź, kup z 2 worki karmy, zanieś do schroniska. Zrób coś, kurwa, pomóż komuś. Nie masz nic, to idź się przejdź, kurwa. Fikołki pofikaj, kurwa, nie, siedzisz tłusty, kurwa, kondonie, wpierdalasz chipsy, pijesz, kurwa, kole i tylko temu dopierdolę, temu, ha, jestem mocny i się zaloguję jako fighter, kurwa, assassin albo jakiś, kurwa, inny obciągacz męskich penisów. Wiesz, to jest chore dla mnie, dlatego nigdy w tym nie uczestniczyłem, nie uczestniczę i nie będę uczestniczył. Ja żyję, kurwa, bo jestem człowiekiem szczęśliwym, za chwilę się przeprowadzimy do naszego domu. Kurwa, stary, i będzie cudownie. Zobacz. Tam jest Katiusza. Ta czarna, tam. Idę spać. Dobra? Dobra? Katiuszka! Zobacz, jak reaguje na głos. Marcin, słyniesz również jako miłośnik zwierząt. Powiedz mi, dlaczego akurat tak kochasz zwierzęta? Nie wiem. Słuchaj, dlaczego? Bo zwierzę kocha cię za nic. Kocha bezinteresownie. Patrz, na przykład Katiuszka. Widziałeś, jak gwizdnąłem, jak przyjechaliśmy. Raz do mnie podbiegła, przyjadę, poczeszę ją, podrapię, dam jej marchewek, dam jej jakiegoś tam jabłuszka. Zacząłem ostatnio na niej trochę jeździć. I ona mnie kocha bezinteresownie. Psy. Psy, na przykład, zobacz. Pies tam nie raz zrobi coś źle i skarcisz psa nieadekwatnie tego, co zrobił. No pies się, wiesz, nie to, że na ciebie pogniewa, ale zwiesi, kurwa, uchla, ogon, pójdzie gdzieś, ale on później przyjdzie i cię przeprosi, bo nawet nie wie, co zrobił źle. Po prostu miałeś zły humor i mówisz, że mu dałeś boksa. I to jest piękne. Poza tym, wiesz, najbardziej, ogólnie wszystkie zwierzęta kocham, ale koń na przykład i pies, bo przy tym zostańmy, są to dwa zwierzęta, które wywarły największy wpływ na rozwój ludzkości. Gdyby nie koń, nie mielibyśmy, kurwa, nic. Nie byłoby, kurwa, nic zbudowane, nic byśmy nie przeciągnęli, nie byłoby tych wojen, nic byśmy nie zdobyli. Pies z nami polował, pies pilnował nam domostwa, zawsze był z nami. Mogłeś się pokłócić z kobitą, kurwa, rozstać się, ale pies zawsze był przy tobie. Jak traktujemy te zwierzęta? Kurwa, psy, zobacz, co się dzieje, nie? Kurwisko jedzie gdzieś na wakacje i wyrzuci psa. Ludzie, którzy, to nie są ludzie, to kurwy, co wyrzucają, rozumiesz, zwierzęta, bo im się zdudziło, że to jest zwierzę, to są najgorsze kurwy. Nie powinno być kara śmierci, powinna być dla takich szmat od razu. W najgorszych cierpieniach, konie, zobacz, łażą sobie, kurwa, w byle gdzie, nie mają co jeść, są chude, bo właścicielowi nie chce się go, kurwa, wybiegać, wyczesać, dać jeść, to po co bierzesz te konie? Kurwa, to daj spokój, to wiesz, co chodzi. Wkurwia mnie też takie coś, że wiesz, ludzie kupują jakieś nie wiadomo jakie, wiesz, piękne rasy, wszystko to, jak jest tyle, kurwa, zwierząt niechcianych, wiesz, co chodzi, w schroniskach takich czy takich, pomóż takiemu, weź zaadoptuj, po co to wszystko, wiesz, roztegowywać, to jest bez sensu, dlatego no zawsze, wiesz, ja od zawsze ze zwierzętami byłem związany, nie mówię, że zawsze byłem takim, kurwa, cudownym, wiesz, bo też byłem dzieciakiem, też jakieś tam głupoty robiłem, ale nie, na pewno nie znęcałem się nad zwierzętami, nie robiłem jakichś takich głupot, ale jakaś tam, kurwa, mam do siebie pretensje o to, co zrobiłem, sądzę, że już odkupiłem swoje winy i w jakiś sposób to naprawiłem, ale no coś tam złego na pewno też zrobiłem. Powiedz mi, co bardziej cię boli, ludzka krzywda czy krzywda zwierząt? Na pewno zwierząt. Na pewno zwierząt. Pomagam też ludziom i wiesz, i najbardziej, wiesz, dzieci, bo dzieci są praktycznie, wiesz, bez winy, bez jakiegoś takiego, wiesz, wpływu na to, co się dzieje.
Sika. Weź filmuj sikanie. Pissing. Pissing is good. I wiesz, i nie mają na to wpływu, ale jednak, no wiesz, zwierzę jest bezbronne. Zwierzę jest bezbronne i wiesz, i jak zwierzęciu się nie pomoże, ono samo sobie nie pomoże. Jak złamie kurwa nogę, ono nie pójdzie do lekarza i nie złoży. Wiesz, człowiek musi pomóc, dlatego wiesz, bardziej mnie boli zwierzęce cierpienie niż ludzkie. Na pewno. A powiedz mi, bo kiedyś rozmawiałeś już na ten temat po jakimś seminarium. Co byś zrobił z ludźmi, którzy właśnie te zwierzęta krzywdzą? Zabijałbym. Bez mrugnięcia okiem. Bez mrugnięcia okiem zabijałbym ludzi, którzy krzywdzą zwierzęta, bo taki człowiek, jeżeli nie potrafi żyć w koegzystencji z innymi gatunkami, nie szanuje ziemi, nie szanuje, wiesz, wszystkiego, co go otacza. To co to jest takie, kurwa, co jest wart taki chwast? Także wiesz, nie? To jest nic, kurwa, nie warte, nie? Za Michaela. Za walkę na KSW 29. Nie chcesz. Katiusza, za Michaela. Jebniesz? Michael is good. Katiusza ten. Za Michaela. Wiesz, to jest nic nie warte ścierwo taki człowiek. Ty możesz zrobić wszystko, tak? Masz na tyle, wiesz, rozwinięty ten swój, kurwa, czereb, że możesz wszystko. Zwierzę nie może wszystkiego. Zwierzę nie jest... Nie potrafi samo jakoś, wiesz, istnieć w dzisiejszych czasach, bo kiedyś, gdy było to wszystko, wiesz, dzikie, zwierzęta sobie dziko żyły. Teraz gdzie mają sobie dziko żyć, nie? Jak wszędzie, kurwa, się wpierdoliliśmy z buciorami w ich środowisko. Dlatego, wiesz, a ludzie niszczą wszystko. Ludzie popadli w taki pęd, kurwa, wiesz, w taką pazerność zdobywania tego wszystkiego, że zapomnieli o wszystkim dookoła. No i przez to wszystko cierpią zwierzęta, ale mówię, najbardziej boli, jak ktoś, kurwa, jest zajawka na konia, kupił sobie konia, nagle chuj, koniec niepotrzebny, no i co? Oddaję go, kurwa, do jakiegoś chama, kurwa, stoi uwiązany w jakiejś szopie, nawet, kurwa, światła nie widzi, wiesz, zwierzęta, psy gdzieś tam wyjeżdżają. Biorąc zwierzę, ty nie możesz zwierzęcia podciągnąć pod swoje życie, to ty swoje życie musisz zmienić dla zwierzęcia, tak jak dla dziecka. Tak, dla dziecka centralnie, wiesz, zwierzę jest jeszcze z tym bardziej, no może nie problemowe, tylko więcej uwagi wymaga niż człowiek, bo dziecko dorasta i w tym momencie staje się w jakiś sposób już odpowiedzialne za swoje życie i samowystarczające. Zwierzę zawsze zostanie takim, kurwa, w przerywaniu na człowieka, człowiekiem niepełnosprawnym, który potrzebuje cały czas pomocy, który bez ciebie po prostu zginie, no i normalnie w świecie zginie, także wiesz, Żadnej litości. Mielić, kurwa, w puszki i dawać, kurwa, do zoo zwierzętom do jedzenia, nie? Albo do schronik, żeby wpierdać. Właśnie te zwierzęta, które są tak, wiesz, źle traktowane przez ludzi, żeby później wpierdalały ich jako konserwy. Tak bym to rozwiązał. Jest zapotrzebowanie takie, jest tyle głodnych zwierząt, że na pewno starczyłoby tego wszystkiego skurwysyństwa i tych ścierw, żeby ich zmielić na pewno. Żeby wykarmić dużo zwierząt. I znów zobacz, ile wulgaryzmów używam, bo wkręciliśmy się w temat, który, wiesz, ja od razu sobie go wizualizuję. Widzę tych ludzi, widzę tych złych skurwysynów, wszystkich, którzy krzywdzą zwierzęta, no i od razu, wiesz, emocje, od razu gdzieś tam się to, wiesz, wszystko nakręca, no i już są bluźnierstwa, wulgaryzm. Za co przepraszam. Marcin, bo porozmawialiśmy już chyba o wszystkim, o kickboxingu, o koniach, o Bogu, o szatanie, a nie porozmawialiśmy o tym, na czym chyba największą popularność zdobyłeś w tym kraju, czyli na MMA. Ja wiem, dlaczego przeszedłeś do MMA. To chodziło o brak już lukratywnych walk w kickboxingu. Powiedz mi, jak się czujesz jako zawodnik MMA? Nigdy nie będę zawodnikiem MMA, bo zawodnikiem MMA to jest Michał Materla, Mamed Kalidow, Janek Błachowicz, Borys Mańkowski, Rafał Moks i tak dalej, i tak dalej. To są zawodnicy MMA. Ja jestem zwykłym bijokiem, ja jestem kimś, kto całe życie się chciał bić. Ja, można powiedzieć, jestem jakimś tam pseudo-kickboxerem. Tak? Nie zawodnikiem MMA. Ja wszedłem do MMA po nowe szlify, po nowe szramy wojenne. Zrobiłem to, tak jak powiedziałeś, bo nie było walk w K1, w boksie tajskim. MMA zabiło wszystkie sporty, dzięki czemu jest jakiś sport, który można porównywać, wiesz, jak chodzi o popularność z innymi, tam, na przykład jakimiś tam piłkami, nie piłkami, ale wiesz, ale i tak odstaje od tego, ale jest jednak jakiś sport walki, który naprawdę zdobywa bardzo dużą popularność, to jest fajne. Tak, na pewno wchodząc do federacji KSW, moja morda i moja osoba została bardziej sprzedana i bardziej jest rozpoznawalna. Może nie chodzi o styl moich walk, tylko chodzi o to, o czym gadaliśmy, że jestem osobą,
która mówi to, co myśli, robi to, co mówi, mam ryj obtatuowany, co też zapada w pamięć, prawda? Jak gdzieś tam się mnie raz zobaczy. Chcę się bić, lubię się bić, to może się ludziom podoba. Walki, jakie dawałem, takie dawałem. Dawałem takie walki, na ile mogłem dać. Czy ja sam byłem w stanie dać takie walki, czy przeciwnik mi pozwalał na jakieś walki. Jak się czuję? Na pewno, jeżeli byłyby dalej propozycje walk w K1, w tajskim boksie, jakie były kiedyś, to na pewno bym przy tym został, bo został. Na pewno bym nie miał takich kontuzji, jak, bo kontuzje, jakie zdobyłem podczas przygotowań i trenowania MMA, dobiły mnie. Podczas trenowania K1 boksu tajskiego, walcząc, nie miałem takich kontuzji, które mnie aż w tym stopniu w jakiś sposób ograniczały, prawda? W MMA zrobiłem takie kontuzje sobie, że to są kontuzje, których nie potrafię przezwyciężyć. Nie potrafię, kurwa, w jakiś sposób tego zignorować. Po prostu mnie pokonują, tak jak pokonały mnie teraz w walce z Peterem Grahamem. No i to jest chyba dla mnie takie najbardziej chujowe w tym wszystkim. Ale ogólnie nie żałuję. Gdybym narodził się jeszcze raz i wiedząc, jak moje życie będzie wyglądało i nie miałbym na to wpływu, to spokojnie mogę przeżyć jeszcze raz, bo jestem szczęśliwym człowiekiem. Wszystko czego w życiu doznałem i co wiesz, to w jakiś sposób mnie wzmocniło, dało mi pogląd jakiś na to wszystko. I tak samo tutaj, bardzo jestem zadowolony. Poza tym, wiesz, spotkałem na swojej drodze Maćka i Martina, tak? Stworzyli z niczego super federację. Federacja, która jest potęgą. To jest potęgą światową, to nie ma co gadać. Najlepsza federacja europejska, czy ten, tylko to jest potęga na miarę świata. Bo sądzę, że większą od nich taką, wiesz, potęgą jest tylko UFC. To jest moje prywatne zdanie i tak to, wiesz, to nie znamy żadne cukrowanie, czy trzymanie się za jaja z Maćkiem, czy z Martinem. Będąc, wiesz, kiedyś chcąc walczyć dla K1, zawsze chciałem być w jakiejś takiej federacji, żeby ktoś to wszystko miało ręce i nogi, bo tak to byłem najemnikiem. Przyjeżdżam dzisiaj z walki, na której z chuj zarobiłem nie pieniądze, a za chwilę mam telefon, że jest gdzie indziej walka. No to normalne, że tutaj zarobiłem moje pieniądze, a tam mam jeszcze jakieś, to jechałem i tak, wiesz, brałem te wszystkie walki. Ja to jest wszystko pokładane. Może trochę za mało walki jest, bo dwie walki w roku, to uważam, że jest za mało. Zawodnik według mnie powinien walczyć co 3 miesiące. Co 3 miesiące walka, tak? Mamy 12 miesięcy, 4 walki w roku. To było fajne. Także, wiesz, to jest tylko takim, że uważam, że za mało, ale tak jestem, wiesz, zajebiście, wiesz, dzięki Maćkowi, Martinowi, dzięki temu, że wzięli mnie, zaufali mi, wzięli mnie do siebie pod skrzydło, poznałem fajnych ludzi. Na przykład, kurwa, no zobacz, no, czy zrobiłbyś ze mną wywiad, przyjechałbyś do mnie na cały dzień, gdybym, kurwa, był Różalem z tamtych lat? Nie, bo nie byłem tak sprzedany, nie byłem tak rozpoznawalną osobą. Teraz przyjechałeś do mnie, poznaliśmy się, ja cię na przykład bardzo lubię, szanuję, bardzo mi się podoba twoja robota, nie jesteś żadnym, kurwa, takim spierdolonym, kurwa, kondonem jak ci, niż jakieś opiniotwórcze, kurwa, swoje fanaberie wypierdalasz na tym. Przedstawiasz fakty, robisz wywiady z zawodnikami, przedstawiasz wyniki, kurwa, walk. Nie pierdolisz, że ha, mógł zrobić to, bo ja uważam, bo ja bym tak zrobił, bo to tamto. Nie ma po co, to nie ma sensu. I to mi się podoba w twojej pracy. Jesteś normalnym, kurwa, ziomkiem, z którym można sobie pogadać, popierdolić, pośmiać się i prywatnie, wiesz, i ten. Dlatego, wiesz, poznałem takich, poznałem Rycha Peje i DJ Dexa, którzy to są ludzie, na których ja się w muzyce wychowałem, a tutaj są moimi przyjaciółmi, jestem z nimi w jednej drużynie. Poznałem Waldka Kastę, który, kurwa, jest anonserem na KSW, który, wiesz, chodzi, też słuchałem jego muzyki, który, gdy go poznałem bliżej, jest naprawdę super, super gościem i, wiesz, i utożsamiam się z jego przekonaniami, on utożsamia się z moimi, nadajemy na bardzo podobnych falach. No ciężko by teraz wszystkich wymienić, poznałem wspaniałych zawodników, wiesz, nie? Mameda, Michała, Janka, Borisa, Rafała, Maćka, wiesz, co chodzi, mnóstwo. Poznałem, kurwa, Andrzeja Kościelskiego, Piotra Jelenieckiego, trenerów z Arachionu, tak? Same plusy, wiesz, następna przygoda życia, kurwa, dzięki temu, bo stoczyłem walki z zawodnikami, z którymi zawsze marzyłem walczyć, tak, na przykład Paweł Słowiński, tak jak Valenti Overeem, tak jak rozumiesz Peter Graham, tak? Także, wiesz, także to jest zajebiste, że federacja umożliwiła mi zarobienie pieniędzy adekwatnych do mojej pracy. Czyli ja nie poświęcałem 2,5 tysiąca miesięcznie w moje przygotowania,
Moje przygotowania trwały 3 miesiące, czyli poświęciłem 7,5 tysiąca, a zarobiłem 2 tysiące złotych. Tylko jest wszystko adekwatne. Poznałem wspaniałych sponsorów, którzy, wiesz, zaryzykowali, weszli we współpracę ze mną, gdzie wiesz, dumnie, kurwa, ich herb, kurwa, nosiłem i wiesz, i oni mi pomagali w ten sposób. Także, wiesz, no, kurwa, no to jest przygoda mojego życia i naprawdę super, super się z tym czuję i to jest to fajne, że właśnie to jest to, że wszedłem w to MMA, tak? To jest bardzo fajne właśnie w tym kontekście, że tyle mi to pomogło i tyle na tym zyskałem, tak? Tyle na tym zyskałem. No i to jest zajebiste. Zajebiste też jest to, że na przykład wchodząc do Federacji KSW, tocząc walki dla nich, będąc tą osobą, tak jak powiedziałeś, popularną, że nie popularną, tylko rozpoznawalną bardziej, poznałem ludzi, którzy się identyfikują z tym, co robię i dzięki temu mogę prowadzić akcje charytatywne. Teraz na przykład, słuchaj, po gali każdej, znaczy no nie każdej, po tych ostatnich kilku galach, wiesz, zlicytowałem puchary, rękawice, ciuchy, w których walczyłem, wiesz. Teraz zlicytowałem swoje pasy te Federacji ISK i WKA, za co naprawdę pokaźną kwotę zebrałem. To nie są miliardy, kurwa, dolarów, tak? Tylko to są jakieś tam, kurwa, set tysięcy złotych, dzięki czemu naprawdę można, kurwa, super pomóc. Można kupić karmę psom, oszczepić psy, odrobaczyć, koniom pomóc, kajtką kupić jakieś, kurwa, prezenty, jakieś kapcie, kurwa, koszulki, nie wiem, co będą potrzebowały. I to jest zajebiste. To jest wszystko związane właśnie z tym, że wszedłem do MMA. Robiłem to na pewno nie na tą skalę i na pewno nie z takim rozgłosem, będąc zawodnikiem, wiesz, tajskiego boksu czy K1, ale też miałem jakieś, wiesz, granice, no bo nie mogłem pewnych rzeczy przeskoczyć. Teraz, biorąc pod uwagę, że wszedłem właśnie do KSW i walczę w MMA, granice się gdzieś tam przedłużyły, czyli wiesz, już nie mam tak dużych ograniczeń. Mam ograniczenia, ale o wiele mniejsze niż miałem wtedy i wiesz, no i to jest super, nie? I to jest super i to jest chyba jedyna rzecz, że tak jak zawsze mówię, że ja bym wolał robić to wszystko anonimowo, gdzieś tam, wiesz, żeby mnie nie było widać, kurwa, żeby walczyć tak, jak walczyłem kiedyś, gdzieś tam, kurwa, w podziemiach, gdzieś tam, cyk. Tak to jest pozytyw tego, że ta gala jest tak medialna, federacja jest tak, wiesz, schodzi, rozpoznawalna, bo inni mogą na tym skorzystać, tak? To już nie chodzi, kurwa, o mnie, o mój egoizm, o moją pychę czy próżność, żeby ten, tylko chodzi o to, żeby inni na tym skorzystali. No bo ja już skorzystałem na tym bardzo dużo. A powiedz, którą walkę w MMA najlepiej wspominasz? Walkę z Rodneyem Grundelem na pewno, bo to była potrójna walka. Walka przede wszystkim z Grundelem jako z zawodnikiem, tak? Druga walka z samym sobą, bo złapała mnie wtedy grypa jelitowa. I walka jeszcze też jakoby w jakimś sensie z samym sobą, bo miałem wtedy drugi raz walczyć z Jeromem Lebanerem. Jerome się wycofał chyba w czwartek, w piątek się dowiedziałem, że walczę z Grundelem. I ja się poczułem przed walką, ja już się czułem, był po walce. Zeszło ze mnie całkowicie ciśnienie, nie zależało mi, dwa, że to już było drugi raz. I musiałem się nakręcić, może dlatego, że to ciśnienie, kurwa, zeszło, ja już byłem obojętny, jebnęło mnie ta jeszcze, kurwa, ta jelitówka pierdolona. Wygrałem potrójną walkę i to jest, wiesz, to jest na pewno takie, wiesz, dla mnie bardzo ważne, ale mówię, we wszechświecie nic nie zostaje bez odzewu, tam wygrałem ze sobą walkę, a teraz przegrałem ze sobą walkę, musiała być ta równowaga. Także wiesz, także też do tego w ten sposób podchodzę. Na pewno bardzo cieszę się z walki z Pawłem Słowińskim, bo... No bo tak, bo kiedyś były tam jakieś, wiesz, jak w K1-kach się biliśmy, były jakieś tam próby, gdzieś tam daleko, kurwa, idące plany, żeby zawalczyć. Nie udało nam się, tu nam się udało zawalczyć. Paweł jest młodszym ode mnie zawodnikiem, ale jest tak samo, wiesz, rozbity, skontuzjowany jak ja, tak? Ani on nie jest już w szczytowej, kurwa, swojej formie, ani ja nie jestem w swojej szczytowej formie, także tam takie teraz gadanie, że a, bo jakbym z nim zawalczył, jak był w szczytowej formie, to bym mnie rozjebał. A chuja prawda, bo ja też byłem w szczytowej formie i walka jest walką, nie wiadomo, jakby się walka potoczyła. On był rozbity, ja byłem rozbity, jesteśmy gdzieś tam w schyłku na swoich, kurwa, tych karier. Daliśmy sobie po ryju, mi się udało wygrać. Na pewno super walka z Peterem Grahamem, bo następne mega nazwisko.
super walka z Valentinem Overeemem, no bo nazwisko, tak, brat Alistera, mega wiesz, bija po trzech walkach, raptem w MMA dostaje zawodnika, który ma 60 coś walk i mega walka z nim, wiesz, do momentu, kurwa, jak nie odklepałem, bo by mi poszła noga, no to inaczej, ja się nauczyłem podczas tej walki kręcić taktarowy, nie, wyciągać, wiesz, chodzi, bo tak popatrzyłem, jak on to robi i tak też go, wiesz, ciągnąłem. Zabrakło, wiesz, doświadczenia, pół centymetra, centymetr w dół i może on by klepnął. Także, wiesz, to jest zajebiste. Nie ma czegoś takiego, że jedna walka. No na pewno niemiło wspominam walkę z Szemietowym, tak? Przyjechałem na ważenie, wchodzi ich dwóch braci i okazuje się, że walczę z innym, kurwa, niż miałem walczyć, tak? Druga, później następna walka, wiesz, rozgrzałem się, wiesz, co chodzi. Czekam na wejście, trzy, kurwa, jakieś opóźnienie, ostygłem, znów takie, wiesz, wszedłem do walki, byłem pospinany. Pierwszy jego atak, znalazłem się na ziemi, kurwa, no ale też na tej ziemi nic mi, kurwa, nie potrafił zrobić. Poszliśmy do góry, daliśmy sobie po gale, on nagle przysymulował, kurwa, zerwany biceps, bo co, bo mu nie poszło jego schemat, bo sobie rękę popsuł na mojej głowie, no i wiesz, no i takie chuj, wygrałem tą walkę, ja w ogóle o tej walce chciałbym zapomnieć najlepiej, bo cyk, nie? Pierwsza walka z Bartkiewiczem, gdzie wiesz, no co, no poszedł w bitkę, dostał, kurwa, gałę, później zaczął, kurwa, się ze mną przewracać. No i co? No i zaczął się ze mną przewracać, a później on mi mówi, że chce rewanżu w K1. To po chuj się ze mną przewracałeś. Takie, wiesz, słuchaj, nie? No i co? No, tak, ogólnie każda walka coś tam u mnie, wiesz, coś tam u mnie powoduje, jakieś miłe wspomnienia, nie miłe wspomnienia, ale każda. Nie ma czegoś takiego, że jedna, jedyna walka najważniejsza, nie? A gdybyś miał możliwość stoczenia jeszcze tej jednej, jedynej walki w MMA, czy masz przeciwnika, z którym chciałbyś się zmierzyć? Nie, bo za dużo jest dobrych zawodników, wiesz. Na pewno chciałbym, żeby to był zawodnik z nazwiskiem, z rodowodem, rodowodowy zawodnik. Nie jakaś, kurwa, pomyłka, nie jakiś balast, tylko zawodnik, z którym walka spowodowałaby niesamowite emocje. Jeszcze chęć, kurwa, znów kucia dupy, znów przejścia tej, kurwa, granicy bólu, przekroczenia. Możliwość, wiesz, stoczenia takiej śmiertelnej bitwy w ringu, to musiałby być taki zawodnik. Takich zawodników jest za dużo, bo to są zawodnicy, którzy, wiesz, też są w momencie kariery, tak jak ja, że już odchodzą, też są porozbijani. Wiesz, nie, na pewno zawodnik młody, głodny wilk, chęć, kurwa, walki, nie, chęć zdobycia, też nie jest za bardzo dla mnie, bo ja już tego nie mam. Ja już nie mam takiego instynktu, kurwa, zniszczyć. Jak na przykład patrzyłem na walkę teraz Michała Andryszaka z Michałem Włodarkiem. Jak patrzyłem na Michała Włodarka, ja też taki kiedyś byłem. Ja też kiedyś taki byłem, jak wchodziłem do ringu zabić. Każdy, kto stawał naprzeciwko mnie, był moim wrogiem. On przyszedł zabrać mi pieniądze, przyszedł mnie, kurwa, pokonać. Trzeba było go zniszczyć. Ja byłem taki sam. Ja już taki nie jestem. Ja już gdzieś to straciłem, no, nie ma co ukrywać, wiesz. I wiesz, i to jest fajne, dlatego zawodnik, z którym, jeżeli miałbym gdzieś tam zawalczyć, to musiał być też zawodnik, tak jak ja, porozbijany, skontuzjowany, ale w którym się cały czas jeszcze ta, wiesz, iskra, kurwa, wojownika, iskra barbarzyńcy, kurwa, tli. I to może by spowodowało, wiesz, nie wiem, czy na pewno by to spowodowało, żebym chciał zawalczyć, ale może by to jeszcze jakoś, wiesz, schodzi, coś tam dało radę ugrać, ale... Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, bo nie chcę sobie psuć głowy, bo zawsze będzie, tak jak powiedziałem, zawsze będzie jakiś zawodnik właśnie, który może to spowodować i tak samo zawsze pójdą za tym pieniądze, które mogą spowodować to, że wiesz, że to będzie. Tylko mówię, pieniądze w tym momencie to jest już rzecz drugorzędna, bo nigdy nie wezmę walki tylko i wyłącznie dla pieniędzy w kategorii, że dadzą mi na przykład 100 koła i mam napierdolić Hieńkowi łańcuchowi. Nie wezmę takiej walki za żadne pieniądze. Nawet jak będę bidny, to pójdę zbierać puszki albo makulaturę, ale wiesz, ale nie sprzedam się, bo to już w tym momencie byłaby mega prostytucja, a ja nie jestem prostytutką. Za dobrego zawodnika. Tak, pieniądze. Ale wiesz, ale no mówię, chciałbym uniknąć tego. Chciałem, żeby już nigdy ten głód walki, kurwa, we mnie, tej sportowej walki, już nie spowodował tego, że znów będę, wiesz, głodny tych wiesz, tych wrażeń sportowych, tego wszystkiego, bo do wojny to jestem gotowy, całe życie byłem i wiesz, i to wszystko tak wygląda, tak jak powiedziałem ostatnio, zobacz, rycerz, czy tam ktoś tam uczył się kiedyś sztuki wojennej i tą sztukę posiadał, był sobie później tam kimkolwiek,
Ale jak trzeba było iść na wojnę, to nie robił wtedy ani szybkości, ani dynamiki, ani kurwa tarczy, ani wytrzymałości, tylko po prostu szedł i się bił. I teraz wiesz, to jest ciężkie znowu się zmusić do takiego sportowego trybu życia, trybu prowadzenia się do tych treningów. I chciałbym, żeby to już we mnie nie nastąpiło znów ta chęć, no ale jeżeli wiesz, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, to życie pisze scenariusz, jeżeli znów pojawi się to, no to wtedy będę nad tym myślał, wiesz, na razie tego nie ma. I poza tym wiesz, ja chcę też jeszcze skończyć to wszystko robić na swoich warunkach. Teraz są moje warunki, teraz... No dobra, no w papierach mam walkę przegraną, w porządku, ale to jest walka przegrana z, tak jak mówiłem, z własnym ego, z własnymi słabościami. I teraz gdybym odszedł, no to wiesz, no odchodzę na swoich warunkach. Nie chcę skończyć kariery jako zbity kurwa pies, wyrzucony, wiesz, kurwa taki zdominowany stary lew przez młodego wilka, który przyszedł, wiesz, i mnie wygnał kurwa z pozycji alfa. Bo wolę odejść na własnych warunkach. To jest też ciężkie, bo też mam taki niedosyt jakiś po tej walce, bo wiem, gdzie był błąd. Bo gdybym przegrał przez jakiś, mówię, że ciężki knockout, przez poddanie czy coś, to może byłoby łatwiej. Ale gdzieś to jednak kurwa jestem i teraz też to jest walka dla mnie, pokonać to. Jeżeli mi się to uda, to sądzę, że już zakończę to wszystko. A jeżeli mi się nie uda, no to wiesz, gdzieś tam znowu będą jakieś fanaberie w głowie. Ostatnie pytanie, Marcin, na samo zakończenie. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, to jeszcze raz byłbyś zawodnikiem, fighterem? Tak, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo mi się to podoba. Moje życie mi się podoba, ja życie spędzę. Nawet wiesz, biorąc pod uwagę wszystkie te plusy, minusy, które przeżyłem, to jakieś tam, wiesz, rozczarowania, to z perspektywy czasu to mnie tylko umocniło, wzmocniło. Na pewno spierdoliło mi to chyba, nie, bo pewne rzeczy mi jakiś tam, wiesz, większy wywarły wpływ i jakieś skutki są uboczne tego, ale ja nie żałuję swojego życia, przeżyłem swoje życie tak jak chciałem, nigdy nie byłem lemmingiem, nigdy nie byłem kurwa w jakiś sposób zależny od kogoś, że nie mogłem sam egzystować i podejmować, wiesz, racjonalnie decyzji, tylko zawsze byłem sam sobie, kurwa, wiesz, kapitanem, kurwa, statkiem, sterem i wszystkim, także wiesz, od razu bym w to samo poszedł. Ja od razu bym w to samo poszedł. Jeżeli bym miał na przykład kajtka, mam teraz Beksę, to jest kajtkę mojej Marty z poprzedniego związku. Jeżeli by chciał, bo ma takie ciągotki, to jest kajtek, wiesz, ma 7 lat, to na pewno mu pomogę, będę w jakiś sposób go chciał, wiesz, kształcić w tym kierunku, żeby, wiesz, to wszystko, wiesz, szło progresem. Ale wiesz, ale nic na siłę, bo to wiesz, dziecko może mieć zajawkę, bo widział jak wujo Marcin się bije, widzi jak wujo Marcin trenuje, może chce, wiesz, się przypodobać wujowi, albo może ma zajawkę chwilą, na przykład teraz ma zajawkę na konia, super sobie radzi konno, naprawdę dobrze jeździ, ale za chwilę może mu się to zmienić, to jest dziecko, dzieci mają w dzisiejszych czasach swój pokus, nie? Także wiesz, ale mówię, jeżeli on tak będzie chciał, wiesz, na zasadzie nawet na początku zabawy, później ten, to tak, ale na pewno nie będę mu wpierdalał na banie, wiesz, że musisz i wiesz, tego nie. Ja swoje życie przeżyłem tak jak chciałem, było mi super i jeżeli miałbym jeszcze raz to zrobić, to chciałbym to samo robić. Marcin, odkąd nagrywaliśmy Drogę Wojownika, minęło już trochę czasu. Powiedz, jak zmieniło się twoje podejście. Wtedy, gdy rozmawialiśmy, pamiętam, że mówiłeś, że już masz dość życia zawodowego zawodnika. Teraz przygotowujesz się do największej na pewno w MMA swojej walki. Powiedz mi, co tam się zmieniło, jak to się wszystko ułożyło. Znaczy, wiesz co, miałem dość w ogóle życia jako sportowiec. No bo nie ukrywajmy, jeżeli robisz coś, co jest twoją pasją, twoją miłością, na co straciłeś całe życie, a z każdej strony masz jakiekolwiek, no ciężko nazwać to problemy, ale no kurwa niesprzyjające jakiekolwiek rzeczy. Wszystko cię boli, problem ci sprawia podniesienie normalnej łyżki, idąc na salę, wszystko wiesz, sprawia ci niesamowity ból. No po prostu cię nie chce, to tak jakbyś kurwa, no nie wiem, za każdym razem co coś zjesz, to byś kurwa to żygał, a tak byś to chciał jeść, a tak byś żygał, to w końcu wiesz, to jest to i wiesz, i ja to myślę, że to była chyba taka najnormalniejsza w świecie, jak to się mówi, depresja, tylko że widzisz, to depresja polegała na tym, że nie, że mi się nie chciało trenować, tylko że trenowanie sprawiało mi ból. I wiesz, to był taki paradoks, że to mi sprawiało ból, że wszystko było okupione jakimś cierpieniem i tak to dalej robiłem.
Czyli wiesz, ja chciałem to robić, tylko że kurwa nie mogłem i to było takie, wiesz, dla mnie męczące, no ale na mojej drodze pojawił się Łukasz z MD Klinik, pojawił się w tamtym momencie Adrian z WCA, no i w końcu zacząłem bardziej słuchać i ufać mojemu fizjoterapeucie Kamilowi Smolińskiemu, który, wiesz, który w końcu przekonał mnie do swoich racji, zacząłem, wiesz, w jakiś sposób się poddawać jego działaniom. Łukasz właśnie z MD Klinik i Adrian na tamtą porę z WCA też zrobili mega robotę. No i wiesz, no i to wszystko w miarę upływu czasu, tak wiesz, puściło. Puściło, a skoro wiesz, puściło i widząc, że znowuż mogę robić pewne czynności, zakres moich ruchów się zwiększył, jakieś rzeczy, które wykonuję na treningu, mogę robić swobodnie, już bez bólu, bez cierpienia. A na dodatek wróciły pewne, wiesz, rzeczy, które mogłem robić, których nie robiłem w ogóle. No to i wrócił taki, wiesz, optymistyczny optymizm tego wykonywania i trenowania. No i wróciłem do tego wszystkiego z większą taką, wiesz, ochotą, z większą chęcią. I ta niechęć do prowadzenia życia jako zawodnik jakoś tak minęła gdzieś i znów chciałem być i znów jestem. Najwięcej na pewno popularności przysporzyła ci w ostatnich czasach walka z Mariuszem Podzianowskim, pokonanie jego. Powiedz mi, jak w twojej karierze wtedy poczułeś, że rzeczywiście więcej ludzi zaczęło się tobą interesować, był jakiś szał na to, czy jak to odebrałeś? To znaczy, na pewno było zainteresowanie większe moją osobą, bo no nie ukrywajmy, zawodnik, z którym walczyłem, jest osobą rozpoznawalną w każdym środowisku, tak? Czy to jest środowisko sportowców, czy ludzi cywilnych, czy ludzi, którzy w ogóle nie mają z niczym wspólnego. Ludzie, którzy wtedy zobaczyli, z kim będzie walczył on, zaczęli się w jakiś sposób interesować moją osobą. Złapałem część, jakąś grono prawdziwych fanów, tak? Którzy zaczęli mi pomagać w tym, co robię, którzy zaczęli się interesować moim życiem nie tylko jako sportowca, tylko życiem moim życiem, tak? Bo życie sportowca to jest jakiś tam dodatek mój, tak? Nawiązałem bardzo fajnych przyjaźni dużo dzięki temu, że ludzie się interesują. Tylko wiesz, ludzie też zaczęli się też interesować w kategorii, jak zwykle, kurwa, co jest dla mnie śmieszne, kurwa, i niezrozumiałe, dobro, zło, że tamten był ten niby dobry, a ten niby zły, bo szatan, bo tak dalej, tej kurwa, historie podobne. Przepraszam, i wiesz, no i co, na pewno jakieś takie było większe zainteresowanie, na czym na pewno też skorzystałem, bo mogłem przedstawić swoje jakieś takie, wiesz, wizje na wszystko, tak, czy właśnie na pomoc zwierzętom, czy dzieciom, czy jakiekolwiek akcje charytatywne. I to było fajne. A poza tym nic się nie zmieniło, bo nic było, wiesz, to jesteśmy w tym samym miejscu. Dokładnie rok temu byłem dokładnie też w tym samym miejscu przed walką właśnie w Sopocie. Minął rok, jestem przed kolejną mega ciężką i mega walką, a moje życie toczy się dalej. Także wiesz, to jeżeli chodzi tak personalnie i wiesz, i prywatnie, co się zmienia w moim życiu, to się nie zmienia nic. Fajne jest, że poznaję nowych ludzi, poważnych ludzi, którzy mi pomagają, nawiązuję jakieś takie przyjaźnie, które myślę, że w tym wieku, jakim jestem już i ludzi, jakich poznaję, to też będą przyjaźnie już na całe życie, no bo nie ukrywajmy, to już jesteśmy osobami dojrzałymi, tak? I też osoby, z którymi się w jakiś sposób zaprzyjaźniłem, są to osoby, które też w życiu miały podgórkę i też na pewno na swojej drodze w życiu trafiły takie kurwy, które, wiesz, okazywały się na początku przyjaciółmi i kolegami, a okazywały się z takimi kurwami, że też są elektrycznymi osobami. I to jest fajne. Zbliża się historyczna gala KSW, gala na Stadionie Narodowym. Jest to jedna z rekordowych gal w ogóle sportu walki na świecie. Walczysz tam o pas wagi ciężkiej z bardzo ciekawym zawodnikiem, który również jest bardzo w Polsce lubiany, Fernando Rodriguez Jr. Powiedz mi, jak czujesz się przed tą walką? Czy coś ci dolega? Jak mentalnie? Przepraszam, mentalnie bardzo dobrze. Wiesz, Jarek, ja mam 40 lat, to ja w sporcie jestem, tak jak zawsze w każdym wywiadzie powtarzam, od 8 roku życia. Zawodowo walczę do 17, amatorsko od 12. W życiu, kurwa, przechodziłem takie historie, perypetie, jakieś takie, wiesz, zawirowania, że taka walka dla mnie to jest, wręcz można powiedzieć,
odpoczynek, relaks, jakaś odskocznia od tego, co jest tutaj, bo to jest, wiesz, to jest tutaj, jestem, można powiedzieć, 23 godziny na dobę, a godzina to jest, wiesz, w ten sposób można to wszystko porównać. Także, wiesz, lubię walczyć, chcę walczyć, nikt mnie tam na siłę nie wpycha, także mentalnie jest super. Fizycznie, tak jak każdy zawodnik, jestem pokontuzjowany, jestem wiesz, wyjałowiony po całym tym ciężkim etapie, wiesz, przygotowań. Teraz już akurat od dzisiaj wchodzę w ten lżejszy etap, czyli na przykład będę trenował raz dziennie, w godzinach mniej więcej, jak będzie walka, czyli tak mniej więcej 21-22, będzie to trening krótszy, bardziej intensywny, chyba że będę robił na przykład, wiesz, trening typowo taki szybkościowy, czyli będzie trening dłuższy, ale będą krótsza praca, 10-15 sekund na długich odpoczynkach, żeby to ciało całkowicie schodziło do tętna spoczynkowego. Nie ma na tą chwilę żadnych kontuzji takich, które dokuczają mi, że muszę rezygnować. To odpuszczę, bo nie mogę, bo boli. Czy na przykład odpocznijmy, bo wiesz, bo jest za duży nacisk na pewne rzeczy. Nie, jest wszystko dobrze. Teraz nawet w piątek byłem właśnie w MD Kliniku Łukasza, który ostrzyknął mnie tam kolagenem, jakimiś innymi, wiesz, rzeczami, które smarują te wszystkie stawy, wiesz, te wszystkie jakieś takie stany zapalne, żeby zniwelować. Także jest wszystko dobrze, smoła też trzyma nade mną pieczę. Cały czas, wiesz, jak chodzi o jakieś tam zabiegi rehabilitacyjne, fizjoterapię, to Kamil to na tym wszystkim trzyma pieczę. No i co, i teraz, wiesz, teraz się zaczął ten najgorszy okres w życiu każdego zawodnika, ponieważ niezrozumiałą rzeczą jest, inaczej, no ja to rozumiem, że tak to wygląda, ale przykro mi, że tak jest, że w momencie, gdy swoje ciało doprowadzasz do granic absurdu, do granic absurdu wytrzymałości, ponieważ potrafić wytrzymać obciążenia, jakie no, normalny człowiek to no, nie jest w stanie tego wytrzymać, prawda? Robić na treningu po 5, po 10 rund 5-minutowych, tych rund w ciągu tygodnia codziennie, że już dwa sparingi rano i wieczorem też się składa, ale wytrzymałość, odporność na jakiekolwiek wirusy, na jakiekolwiek kontuzje jest zerowa. I teraz widzisz, teraz dzisiaj rano wstaje słońce, za chwilę pada deszcz, za chwilę zimno, wiesz, ubiorę się, ciepło, to się spocę, to się rozbiorę, to mnie zawieje, wiesz co, nie? I jest najgorsza, właśnie teraz jest dla mnie najgorszy okres, żeby to wszystko dociągnąć do tego momentu walki. Jak już będę w klatce, klatka się zamknie i będzie wszystko dobrze, to będę najszczęśliwszy na świecie. I tylko o to chodzi. Teraz właśnie ten okres czasu, ten miesiąc niecały, jaki został, przetrzymać. No i hej, przygoda, reszta w rękach przeznaczenia. Marcin, powiedziałeś gdzieś, że jeśli wygrasz, to zwakujesz pas, to prawda? Prawda, w 100%. W 100% zwakuję ten pas, bo tak sobie założyłem. W pewnym momencie, jak jestem w KSW i wiesz, no jak to mówią, ja zawsze wiem, że nie chcę walczyć o pas, prawda? I myślę, że gdybym nie dostał propozycji walki z Fernando, to nadal bym nie myślał o tym pasie. Ale gdy dostałem walkę z Fernando, no to no nie ukrywajmy, ja nie odmówię walki. Ja nie mówię do walki z dobrym zawodnikiem, z takim jeszcze zawodnikiem jak Fernando, który pokazał, że się lubi bić, że się nie boi, że idzie do przodu. Także wiesz, ja nie mogę powiedzieć, że nie wezmę walki, a że akurat Fernando jest posiadaczem pasa, no to wiesz, no to normalne, że walczymy o pas, prawda? Ale tak jak zawsze mówię, gdyby na przykład wyszło coś takiego, że nie byłoby walki o pas, byłaby walka tylko z Fernando jako zawodnikiem, ja też bym wziął tą walkę, chodzi o walkę, wiesz. I gdy doszła właśnie propozycja walki z Fernando i walki o pas, to od razu mi się zaświtało zdobyć ten pas i go zwakować, po prostu. Dla mnie to jest trofeum, jakieś takie, wiesz, jakiś cel, osiągnięcie, tak jak wejście na Mount Everest. Zdobędziesz Mount Everest, ale nie wejdziesz tu do domu. Tak samo tu, poza tym, zdobycie pasa powodowałoby, że musiałbym go później bronić, tak? Bo byliby chętni w kolejce. A na przykład, a ja nie wiem, czy będę chciał jeszcze się bić, a nie będę odmawiał walki, czy leżała, dlatego niech ten pas sobie idzie, niech walczą o niego inni zawodnicy. I ja jak będę miał jeszcze zajawkę zawalczyć, jeszcze raz go zdobędę, jak się uda, jeszcze raz go zwakuję. Także wiesz, takie mam założenie, no i nie wiem, czy czego mi się to podoba, czy nie, kochuje mi to lata, ja mam takie założenie, chcę je wypełnić. Powiedz Marcin, jakieś plany urlopowe po gali, czy będziesz cały czas tutaj? Nie, Jareczku, ja powiem ci tak, ja to co mam teraz, dążyłem do tego przez całe życie, ja to mam, chcę się tym nacieszyć. Teraz jak widziałeś, dobudowaliśmy nowe boksy, na tą chwilę mamy już 9 koni,
9 koni, mieliśmy 10, ale jednak ta jedna, taka najstarsza kobyłka z tej starej stajni, gdzieś trzymaliśmy nad Wisłą, zostaje, tak? Bo myśleliśmy, że bo tamta stajnia jest u mnie zamykana i wiesz, no i ludzie swoje konie zabierają, a że Wena to jest pierwszy koń wykupiony z transportu żywnego przez Martę, moją jeszcze kupę lat temu, to wiesz, to też myśleliśmy, żeby ją wziąć stamtąd, no bo normalnie, wiesz, będziemy raźni z naszymi. Ale jednak ta kobyłka tam zostaje, bo tam była, wiesz, całe życie. Zostają tam jeszcze 2-3 koniki właściciela. No i tam będziemy miała dobrze, dlatego zabieramy jeszcze, mamy tam jedną taką kobyłkę, perełkę i będziemy mieli wtedy 9 koni pod domem. Poza tym, wiesz, 3 psy. W planach mam adoptowanie następnych psów. Wiesz, no mamy 3 kozy, mamy świnkę. I mamy dużo obowiązków, a wiesz, a poza tym ja nie jestem taki za bardzo do przebywania, wiesz, ja mogę jechać na przykład na urlop do dżungli, gdzieś do Afryki, do Meksyku, do Peru łazić, wiesz, do Indii gdzieś, żeby nie przebywać tam, gdzie są ludzie, żeby nie przebywać w tym tłoku, w tym wszystkim, ale znowu się tak zastanawiam, po co ja tam pojadę, jak ja dżunglę mam tu za płotem. Pójdę, będę chciał, to wezmę namiot, to zbiję się w lesie, będę spał w lesie, wiesz, chodzi. Także wiesz, także to jest fajne. Także nie, ja będę tu odpoczywał, bo fajnie, bo tu jest, bo ci, co do mnie przyjeżdżają, troszeczkę u mnie posiedzą dłużej, to wiedzą, jak to jest cudownie. Dlatego wiesz, a poza tym, słuchaj, jeżeli ja mam wydać na przykład pieniążki na jakiś urlop, to ja uwierz mi, że wolę zainwestować to tutaj, nie wiem, koją, więcej paszy kupić, czy coś sobie w domu zrobić. Także wiesz, no ja tak na to podchodzę. Właśnie, bo też to brzmi jak takie spełnienie marzeń. Zawsze mówiłeś jeszcze, jak mieszkałeś w Płocku w bloku, że marzy ci się dom, gdzie mógłbyś trzymać zwierzęta. Masz ten dom i masz sporo tych zwierząt. Powiedz mi, są w planach, mówisz, kolejne adopcje. Jak przestaniesz walczyć, co się z tym wszystkim stanie? Będziesz miał środki, żeby to utrzymać jakoś? Naturalnie, Jarek. Walka i zarabianie pieniędzy to jest dodatek. Tak? To jest jakiś dodatek, to jest jakieś odciążenie. Ale wiesz, no ale przecież ja nie mogę polegać tylko na walkach i nie mogę polegać tylko na pieniądzach zarabianych z walki. Tak? Mam 40 lat, pracuję też w jakiś sposób, taki czy inny. Miałem czas, żeby sobie odłożyć te pieniążki, prawda? Walczę też nie od momentu, jak jestem w KSW, tylko wcześniej walczyłem. Wcześniej też się imałem różnych zajęć, także to nie jest tak, że ja byłem golasem, wszedłem do KSW, zarobiłem jakieś tam pieniążki i ten. Dzięki byciu w Federacji KSW ja zarobiłem godne pieniądze jako sportowiec. Zarobiłem duże pieniądze dzięki Maćkowi i Martinowi, co na pewno mnie odciążyło. Ale no przecież ja też miałem jakiś tam budżet, mam ten budżet, poza tym wiesz, ja nie polegam tylko na walkach raz czy dwa razy w roku, jak walczę, że zarobię większą kwotę, a później leżę długo jajami, tylko pracuję, tak, coś tam robię, przepraszam, czymś się zajmuję, no i na tym to polega, co będzie z nami, jak przestanę walczyć. Posłuchaj, przede wszystkim my nie chcemy popaść z moją Martą, bo to wiesz, wszystko, no ja jestem tą osobą taką, wiesz, gdzie ten ryj jest na widoku, tak? Ale no nie ukrywajmy tym wszystkim naszym, no oczywiście oprócz psów, bo psami to się zajmuje głównie ja, no kotami to nie trzeba się za bardzo zajmować, kotu otworzysz furtkę, on pójdzie w pole, przyjdzie tylko jeść mu dać, wiesz, nie? Trzeba tam kota, wiesz, popatrzeć tylko, czy kleszcz nie ma, tam wyczesać go i wiesz, i takie rzeczy, jak jest chory, to trzeba oczywiście od niego dbać, ale wiesz, konie, czy świnki, czy kozy, to się zajmuje tym Marta. Ja kocham zwierzęta, ja bym pomagał zawsze, czy był wirtualnym opiekunem, czy wpłacał na konta fundacji, tak jak wpłacam. Ale opiekuje się tym Marta. To Marta zajmuje się adopcjami koni, to Marta te konie wykupuje. Oczywiście ja jej pomagam w kategorii jakiejś finansowej, w kategorii jakiegoś tam wsparcia mentalnego, jakiegokolwiek potrzebuje. I to jest jej zasługa. Gdy skończę walczyć, to no słuchaj, mam dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, jestem facetem, kurwa, z jajami, to sobie znajdę jakieś zajęcie. Poza tym jestem gwiazdą, kurwa, Polsatu i królem TVN. Także wiesz, także sobie dam radę. Nie, tak wiesz, tak na poważnie. Mamy pieniądze, Jareczko, mamy pieniądze. Poza tym dużo ludzi nam pomagają, za to im bardzo wszystkim dziękuję. Wirtualna piona dla wszystkich, którzy nam pomagają. Ponieważ no na przykład mój przyjaciel z Warszawy, jak przyjechał ostatnio i przywiózł nam busa marchewek, buraków i jabłek, no to przysięgam się, jak ja bym ustał na rynku, to bym zrobił konkretny sos za to, jak to wszystko sprzedał. Przyjeżdżają ludzie, którzy nam przywożą siano, wszelkiego rodzaju, wiesz, pasze dla koni. Dużo ludzi nam bardzo pomaga, co też nas w bardzo duży sposób odciąża. A poza tym, Jareczku, mówisz o pieniądzach. Po co te pieniądze? Po co mi więcej pieniędzy? Mam 40 lat. Dobra, to nie jest pesymizm, to jest tak realne założenie. Dycha?
w maksie. Uważam, że jeszcze pożyję. Wylew, zawał, jakaś kontuzja, wypadek samochodowy, coś takiego. Bo trzeba patrzeć realnie na swoje życie, jak ty kierujesz swoim życiem. I teraz, dobrze, będę zarabiał te pieniądze, Jarek, ale no mam jakiś tam budżet. Mam dosyć pokaźną kwotę pieniędzy na życie. Stać mi na życie na dosyć wysokim poziomie. I teraz jeszcze napierdalać tych pieniędzy, ja umrę i zostawię te pieniądze. To po co mi te pieniądze? Skoro ja mam te pieniądze i na przykład mam żelazny zapas, którego nie ruszam w razie godziny W, ale na przykład te pieniądze, które mam, po co mają mi leżeć? Mam ochotę, kurwa, to sobie kupię gaci, ale na przykład zamiast kupić sobie gaci na tą porę, ja na przykład właśnie mam pieniądze, żeby pomóc zwierzętom. I wiesz, ja na to w ten sposób podchodzę, doszedłem do takiego etapu w życiu, że no, mi to sprawia przyjemność, no i każdy niech swoim życiem kieruje tak, żeby był spełniony, no ja jestem.